Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Aleksandra Sienkiewicz, jestem dyrektorem Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i mam zaszczyt i przyjemność zacząć dzisiaj debatę o trudnym tytule, ale bardzo ważnym. Nowotwory kobiece, profilaktyka, odpowiedzialność osobista, rozwiązania systemowe, czyli jak odwrócić negatywne trendy w Polsce. Mam ze sobą grono wspaniałych ekspertów, zarówno stacjonarnie, jak i online, więc na początku alfabetycznie przedstawię naszych gości, którzy są z nami zdalnie, a są nimi. Pan doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert w ochronie zdrowia. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Pani Małgorzata Krętowska, wiceprezes Stowarzyszenia Eurytyki. Dzień dobry. Widzimy się, ale się nie słyszymy, ale dzień dobry mówimy. I pani Aleksandra, przepraszam, pani Alicja Stańczuk, edukatorka, pacjentka onkologiczna, Stowarzyszenie Niebieski Motyl. Dzień dobry pani Alicjo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Miała być z nami również pani doktor Hanna Tchórzewska-Korba, fizjoterapeutka z Centrum Onkologii. Niestety pani Hanna jest chora, więc życzymy dużo zdrowia. Mam nadzieję, że uda się spotkać przy debacie o podobnej tematyce następnym razem. I mamy gości, którzy są z nami tutaj stacjonarnie, a są nimi również w kolejności alfabetycznej. Pan Dariusz Karolak, prezes firmy Braster S.A. Dzień dobry panie prezesie. Pani doktor Mariola Kosowicz, psychoonkolog, kierownik poradni psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Dzień dobry. Pan doktor habilitowany nauk medycznych Bogdan Michalski, który jest rektorem Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Jest też past konsultantem ginekologii onkologicznej województwa śląskiego i jeszcze jest do tego założycielem i przewodniczącym Rady Fundacji Onkologicznej Różowa Konwalia w Katowicach. Dzień dobry. Również bardzo miło jest mi przywitać pana doktora Artura Prusaczyka, lekarza specjalistę, ginekologa, onkologa, wiceprezesa Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej o Wartości i wiceprezesa CMD w Siedlcach. Dzień dobry. I obok mnie tutaj siedzi też niezwykle ważna pani, prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. Dzień dobry, Aniu. Miała być z nami również pani doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi. Nie mamy żadnej odpowiedzi, coś się stało być może po drodze, ale może pani doktor do nas jeszcze przybędzie, więc zobaczymy. My w każdym razie zaczynamy. Temat jest długi, szeroki i na pewno dzisiaj nie skończymy o nim mówić. A mówimy o nowotworach z racji tego, że mamy październik. Październik miesiąc nowotworów, nowotworu piersi i wszystkich nowotworów kobiecych, no, których jak wiemy niestety jest bardzo dużo. I zanim jeszcze też wspomnę, co dalej będzie w naszej debacie, to chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom, a jest to firma Braster oraz firma MSD. Mamy też partnerów honorowych, Stowarzyszenie Eurytyki, Fundację OnkoCafe Razem Lepiej, Fundację Onkologiczną Różowa Konwalia i Stowarzyszenie Niebieski Motyl. Wracając do naszego października, wiemy, że niestety tych nowotworów u kobiet, zwłaszcza w Polsce, jest coraz więcej. Nie chcemy absolutnie straszyć chorobami, bo to nie o to chodzi, żeby straszyć i się nie badać, ale właśnie co zrobić, żeby nie straszyć, a jednak żeby te statystyki, jeśli chodzi o nowotwory i profilaktykę, były mniejsze. Znaczy, diagnostyka żeby była większa, a statystyki zachorowalności mniejsze. I teraz może wykorzystując tutaj obok siebie siedzącą panią Annę Kupiecką z Fundacji OnkoCafe, która głównie zajmuje się pacjentkami i obszarem raka piersi, to zapytam się ciebie, Aniu, jeżeli tak mogę mówić, jak to jest z zachorowalnością? Bo gdzieś takie mamy statystyki, że co roku 19 tysięcy Polek zachorowuje na raka piersi. 15 dziennie tak naprawdę umiera z tego powodu. Jak ty to widzisz? Jakie trafiają do ciebie do fundacji pacjentki? Na jakim etapie? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Zajmujemy się nie tylko pacjentkami z rakiem piersi, choć ponieważ jest najwięcej zachorowań, to rzeczywiście w dużej mierze. Ja sama jestem pacjentką po leczeniu raka piersi, to tak się zadziało. Jednak wspieramy pacjentów z różnymi nowotworami, w tym ginekologicznymi.
A moje spojrzenie na to jest takie, że statystyki 19 tysięcy to już powinny być dawno zapomniane i nie powinniśmy takich liczb używać, ponieważ ostatnie dane z Krajowego Rejestru Nowotworów pokazują, że w 2019 roku zdiagnozowany nowotwór piersi został u 20 500-600 osób zdiagnozowany w 2019, potem 2020 wykazanych jest ponad 17 tysięcy kobiet. Wiadomo, że to są dane zaburzone, będące wynikiem tego, że mieliśmy już wówczas COVID i albo nie były raportowane, albo też wiele osób po prostu się nie zgłaszało. Stąd mamy duży pik w kolejnych latach i już od 2021 roku zgłasza się coraz więcej kobiet, raz, że z nowotworem w stadium zaawansowania już dużo wyższym, jak również wiemy z informacji z NFZ-u w odniesieniu do tego, ile świadczeń zostało wykonanych, czy też z innych danych, że śmiało możemy powiedzieć, w Polsce rocznie jest diagnozowanych już teraz około 22 plus tysiące kobiet. Absolutnie rosnący, no biorąc pod uwagę jakąś tam medianę czy krzywą zmiany, to wzrostu, to tak, to ponad 22 tysiące z całą pewnością. Niestety niepokojące jest to, że około 20-30% tych kobiet są kobiety, które zgłaszają się w stadium dalece zaawansowanym, a nawet z wczorajszych rozmów z ekspertami wiem, że szacują, że około 40% stawia się już z takim nowotworem, w którym nie możemy zaproponować, czyli gdzieś powyżej centymetra, czyli gdzie nie możemy zagwarantować tego niemalże 100% wyleczenia. Rozmawiając z jednym lekarzem z Trójmiasta, to mówił o tym, że są takie konsylia, na których ponad 50% to są te pacjentki, którym nie można zaproponować tego leczenia jakby wstępnego, czyli te, które ze względu na rozmiar guza lub też zajęte węzły lub inne czynniki, rozpoznaje się to już jako zaawansowane. Także są pacjentki, rozumiem, w młodszym wieku, te, które są na rynku aktywności swojej zawodowej, znaczy powinny być aktywne zawodowo, tak? W takim wieku, kiedy pracuje się. No, najwyższy słupek odnotowujemy rzeczywiście w tym przedziale wiekowym od 49 do 65 lat. To jest taki najwyższy słupek. Jednak 65% zachorowań stanowią te grupy jakby w dwóch dalszych z ECIS zdanych, w dwóch dalszych przedziałach wiekowych, czyli słupeczka, czyli 65% jednak stanowią kobiety powyżej 65 roku życia. Natomiast jednak największą rozpoznawalność odnotowuje się w tej grupie czynnej zawodowo, czyli te 49-65. Coraz większe wzrosty również w tych grupach niższych wiekowo. I jak już z praktyki mówią nasi lekarze, jak też pokazują dane, to te zachorowania wśród kobiet przed 40, 35-letnich są coraz częstsze. Bardzo dziękuję. I teraz poproszę o odpowiedź pana Dariusza Karolaka. Co możemy zrobić, panie prezesie, aby wspierać kobiety, aby faktycznie nie stały się one pacjentkami z rakiem piersi? Jak docierać do pani? Dzień dobry. Ja może zanim odpowiem na to pytanie, to doprecyzuję te statystyki, które przed chwilą zostały wypowiedziane. Mamy je dość dokładne, bo wystąpiliśmy do NFZ-u z pytaniem w trybie publicznym. Nawet odpowiedzieli, więc muszę państwa zmartwić. Zachorowań pierwszorazowych wizyt, czyli z diagnozą C50 w roku 2021 było prawie 27 tysięcy. Ale to przepraszam, a wtrącę, a dopytam, czy to na pewno były pierwszorazowe, czy bo my o te dane też tak prosiliśmy. Tak, 20... tak, ale to są te, u których było podejrzenie nowotworu i nie u wszystkich stwierdzono ten nowotwór. Czyli w trybie C50 one były przyjęte do diagnostyki i w międzyczasie został wykluczony. Dlatego tak szacuje się, że około właśnie, jak już jest 27, bo ja takie dane pobierałam, było 25 tysięcy, u których w trybie C50 przeprowadzono diagnostykę i wtedy wychodziło, że około 22
leczonych później, czyli jak już mamy 27, to faktycznie prawdą może być, że dochodzimy do 24, ale to pokazuje tylko, że nie mamy dobrych danych i rejestrów w Polsce i tak właśnie wszyscy to, sobie szacujemy. Właśnie to chcę powiedzieć, bo są jeszcze... Tak, bardzo, bardzo proszę, bo to tu nie będzie żadnej reklamy, to jest po prostu strona z rocznika statystycznego GUS-u, rok 2022. Dane, a jakże rok 2019, więc z takim opóźnieniem. Cóż tam na tym ekranie widać, jeżeli widać, a co chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że problem raka piersi u kobiet zaczyna się w okolicach 30, a nie 50. I to jest pierwsza sprawa. Poniżej 50 roku życia to jest mniej więcej 20% populacji. Ja chętnie udostępnię to. To jest rozpisane na dekady. Problemu nie ma. Problem zaczyna się w czwartej dekadzie, czyli od 30 roku życia. Szczyt zachorowań jest między 60 a 69 roku życia. To czerwone kółko to są właśnie te panie od 50 do 70. Czerwone kółko, które mówi, że tutaj jest obowiązujący program screeningowy z użyciem mammografii. Badamy się raz na... Chyba głos straciłem. A pozostałe kółka to są metody komplementarne. Jedną z nich jest USG, a drugą jest wspierana sztuczną inteligencją, termografia kontaktowa. Coś, co się dzieje na pierwszym piętrze w tej chwili. Jeżeli tylko są wolne moce przerobowe, to zapraszamy tu panie do przebadania. Po co to pokazuje? Pokazuje po to, że tego problemu nie da się rozwiązać z doskoku. To wymaga uczestnictwa, że tak powiem, różnych interesariuszy z Ministerstwem Zdrowia, włącznie organizacjami, ale bez zaangażowania kobiet to też nie pójdzie, bo mamy, tak jak już przy tych statystykach, to dokończę, bo też chcę się odnieść, że mam ograniczone zaufanie do tego, co podaje NFZ i co jest w Krajowym Rejestrze Nowotworowym, chociaż zmieniły się przepisy i rozporządzenie w tym roku obliguje do dokładniejszej informacji, więc polegam na danych z Międzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem. To jest taka przy WHO agenda, która w bilionie się mieści. I oni sobie statystycznie dotworzyli w 2020 roku w oparciu o dane, które zostały im przesłane z polskich ośrodków onkologicznych. Na 2020 rok im wyszło ekstrapolacja na 24 tysiące zachorowań. Więc to jest bardzo dużo. Zachorowań mamy... Mało w sumie. Nie jesteśmy krajem, gdzie jest dużo w skali europejskiej zachorowań, no to mamy najwięcej zgonów i bardzo małe uczestnictwo w programach profilaktycznych. Więc wstęp jest trochę słaby, ale są też dobre wieści. Ja twierdzę, to moje autorskie powiedzenie, że wstyd jest umierać w XXI wieku na raka piersi, a to dlaczego? Dlatego, że komplet rozwiązań jest. No, z pewnym przybliżeniem. 99% wyleczalności to jest, myślę, można przyjąć takie założenie, że problem jest rozwiązywalny. Ale nie jest. Okazuje się, że jednak tą umieralność mamy dużą. I pierwszym, że tak powiem, ważne jest, żeby ten problem rozwiązać. Ważne jest zrozumieć to, co w roczniku statystycznym te zestawienia zamieszczone. Po pierwsze, rak piersi nie powstaje w nocy, czyli nie kłada się zdrowa i nie wstaje chora. To jest jakiś proces. Druga sprawa jest taka, że bardzo temu panie sprzyjają i nie, z nieświadomości zapewne ten proces hodują. Bo też jeszcze jedną liczbę chcę przywołać, że zachorowań od 2000 roku przybyło nam o 150%, czyli dynamika jest 250% i nie ma siły, po prostu istnieją jakieś czynniki systemowe, które powodują, że sami sobie tego raka hodujemy. A rozwiązanie jest proste, no po prostu trzeba systemowo podejść do problemu, zacząć się interesować przy współudziale decydentów Ministerstwa Zdrowia, trąbić o tym i mówić kobietom, jak się mają zachowywać racjonalnie. Czyli po pierwsze przejrzeć swój sposób funkcjonowania, czy gdzieś tam nie mają patologicznych skłonności. To może być dieta, to może być
To mogą być nawyki takie zachowawcze, niedosypianie. Tam w raku piersi jest wiele chorób. Jest kilka przynajmniej jednostek chorobowych. Jest cała masa zachowań, które temu sprzyjają. Więc powiedziałbym, że jak w cukrzycy, najważniejsza jest świadomość. A jak przemawiać ten strach, żeby panie... Nie ma żadnego... Ja uważam, że nie trzeba się bać, że trzeba trochę zainwestować w edukację, a od decydentów bym oczekiwał, żeby się zaangażowali i dołożyli te swoje 3 grosze, wsparli tą edukację. Zdrowie jest... Może profilaktyka to jest mały biznes. Może trochę też o to chodzi, a o profilaktyce mówimy, bo dostajemy takie telefony od pani, że już coś wykryły i mówią, i wtedy zaczynają się interesować profilaktyką. Trochę za późno. Więc warto zainwestować w wiedzę. Tak, dziękuję. A teraz przeskoczę do pani dr Marii Kosowicz, która jest psychoonkologiem. Pani się na co dzień spotyka w gabinecie z paniami, z kobietami, które dowiedziały się przed chwilą o swojej diagnozie i też nie wiedzą, jak sobie radzić. Jak podejść pod stronę psychologicznej właśnie w nowotworach? Jak pani podchodzi do pacjentek? Jak pomóc? Dzień dobry, bardzo serdecznie państwa witam. Dziękuję za zaproszenie. Ale jeśli mogę, to odniosę się do tego lęku. A tak się trochę uśmiechnęłam, pomyślałam, że to jest niemożliwe, żebyśmy się nie bali. Niemożliwe. To jest absolutnie biologiczna reakcja naszego organizmu na każde wyobrażenie zagrożenia. Ile byśmy nie mówili o raku, to jak się tylko komuś powie, że ktoś jest chory na raka, albo idzie na mamografię, albo sama jak idę na cytologię, na mamografię, też odczuwam lęk. I też patrzę na koleżankę, która robi USG i patrzę na jej twarz. A czy robi jakąś minę, czy szuka czegoś? I to jest naturalne. Tylko problem jest w tym, że kiedy przekroczymy pewną granicę tego lęku, czyli czym innym jest strach, a czym innym jest lęk, czyli jak przekroczymy gdzieś to normalne napięcie, które nam towarzyszy, no to zaczynamy uruchamiać mechanizmy obronne i wtedy zaczynamy sobie racjonalizować. Później nikt w rodzinie nie chorował, a u mnie w rodzinie też nikt nie chorował, a moje 33-letnie dziecko zachorowało na raka i mając przypadkowo zrobione USG przeze mnie, czy nie przeze mnie, tylko u mnie w szpitalu, gdzie się mama uparła i powiedziała, nie ma opcji, robimy. I to jest jakiś, nie wiem, czy jakaś intuicja, czy cokolwiek. No i okazało się, że to było w dobrym momencie wyłapana choroba, ale można było też powiedzieć, że nikt nie był w rodzinie chory, więc nie ma obciążenia. I to tylko uczy nas tego, o czym pan powiedział, że dzisiaj mamy coraz młodsze kobiety, a wracam do mechanizmów obronnych, że albo wypieramy, albo zaprzeczamy, a najbardziej to racjonalizujemy swoje postawy i to nas zwalnia w tym momencie z jakiegokolwiek działania, do momentu, kiedy coś się nie stanie, czy kiedy coś się stanie. I wtedy to, odpowiadając na pani pytanie, a ja już nie mam powodu, żeby mówić do osób, które za późno przyszły, że szkoda, bo tego nawet nie należy wypowiadać, bo to się już stało. I pewnie nikt sobie tego nie robi w sposób aż tak świadomy, więc może brakuje nam rzeczywiście świadomości, jak funkcjonuje nasz mózg, chcąc uciekać jak się tylko da od zagrożeń. No i patrząc w ten sposób, no to jak już ktoś przyjdzie, no to teraz zaczyna się cały proces. Ten proces na początku jest przerażający i pewnie i dla rodziny, i dla osoby bliskiej szczególnie, czy dla osoby chorej szczególnie. Bo jest bardzo, choroba onkologiczna jest bardzo obarczona niepokojem, lękiem przed cierpieniem i śmiercią. I jak robiliśmy takie badania, ciągle robimy badania jako w instytucie, to pierwsze skojarzenie to jest skojarzenie, że ktoś umrze. Nawet jeśli ma dobrą informację od lekarza, że ten rak, jeżeli mówimy, że czasami rak jest dobry, co oczywiście brzmi dziwnie, ale to znaczy, że można go naprawdę skutecznie leczyć i wyleczyć. Bardzo często są ludzie, którzy nie wrócą już nigdy do nas, a są osoby, które wrócą po wielu latach i znowu można je leczyć. A są też osoby, które po prostu leczymy w sposób tak naprawdę ciągły. Ja byłam ostatnio na ciekawej konferencji, gdzie powiedziano, że mamy przestać mówić o leczeniu paliatywnym, tylko mamy mówić o tym, że leczymy po prostu w sposób przewlekły. I to jest pewnie lepsze, bo paliatywne i leczyć to no, w Polskiej Akademii Nauk czasami się zastanawiamy nad tym w takiej grupie odnośnie języka polskiego w medycynie, że jak można powiedzieć, że się leczy paliatywnie, nie w sensie znajomości. Leczyć to leczyć, a paliatywnie to oznacza, że człowiek już nie ma jakoś szansy. Więc bardzo się ucieszyłam, jak to usłyszałam. Więc zaczyna się cały proces po prostu. No, najpierw jest niepokój,
Myślę, że największy, kiedy się czeka na diagnozę, jak już jest, no to i zaczyna się, i tu jest cały problem. Jeżeli ktoś czeka 2 miesiące, 3 miesiące na operację, to ja sobie nie wyobrażam tego, co się dzieje w głowie tej osoby i jak ona będzie reagowała później. Czyli to nie jest bezkarne, że się czeka długo na rozwiązanie problemu, tak poważnego problemu. Jeżeli to by można, jeżeli można byłoby to zrobić systemowo szybko, dowiaduję się i jak najszybciej mam to zrobione, to przechodzę w drugą fazę, do drugiej fazy, czyli działania, leczenia. A jak mam leczenie, w tym momencie to zaczynam mieć poczucie sprawczości. Jak mam poczucie sprawczości, to skupiam się po prostu na tym, co mi pomaga. A to przeciwdziała depresji, to przeciwdziała różnym napadom lęku panicznego, a to bardziej angażuje pacjentkę, bo my mamy już pacjentki często, bo już mówię my jako w kraju, bo biorę udział w różnych miejscach i rozmawiam z lekarzami, osoby, które przychodzą i one do momentu operacji, kiedy są same, proszę zobaczyć, one zostają same. Niektóre szukają psychologów, szukają jeszcze rozmów, chodzą po 10 różnych lekarzach i nie daj Boże, jak trafią do tak zwanych znachorów, którzy chcą leczyć to inaczej, bo i takie osoby są, bo za późno weszły w cały ten system, żeby szybko to było załatwione. Czyli czym szybciej, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że złapiemy tę pacjentkę w taki dobry sposób, w cały system, mówimy, to robimy, wyznaczamy jej drogę, mówimy, co ona się nie musi na tym znać. Ale nie ma czasu na to, żeby tworzyć scenariusze, które są dramatycznie trudne. Także ta droga od tego, że nie chcemy przyjść do lekarza, do momentu, kiedy się musimy zderzyć z tym, że można było coś zrobić wcześniej, jest bardzo bolesna. Ale chcę powiedzieć, że niestety, cytując profesora Wytulaniego świętej pamięci, że mózg nie został stworzony, żeby myśleć, tylko żeby przetrwać, to co robi? Będzie uciekał i będzie daleki od logiki. I proszę mi wierzyć, najbardziej logiczne osoby, które są, nie wiem, na jakichś stanowiskach, też przychodzą i niedawno miałam panią, doktor, farmaceutkę, która jak do nas przyszła, to ta pierś była po prostu gniła. I przyszła wtedy, kiedy ten zapach już był tak nieprzyjemny dla rodziny i tłumaczyła w taki sposób, że to, znaczy to tam nie ma logiki. I nie mogło być tej logiki. To nie można powiedzieć, że to jest osoba niemądra. No, czasami te mechanizmy są dramatycznie niebezpieczne. Więc tak to wygląda. Jest taka teoria, pani doktor, że mniej się boimy, im więcej wiemy o nowotworze, o chorobie danej. Ja myślę, że akurat o raku możemy inaczej. Jak wiem wystarczająco dużo, że można, że jesteśmy na konferencjach, mówimy, że możemy dzisiaj leczyć raka i czerniaka, leczymy płuca, które kiedyś, jak ktoś chodził na płuca, mówiliśmy, no tak o roku, że jesteśmy w stanie naprawdę, a już piersi, to o czym pan powiedział, no to jak się słucha, jakie mamy możliwości leczenia, to powoduje, że jest jakaś perspektywa. Ale nie wyobrażam sobie, że w ogóle przestaniemy się bać raka, bo kiedy robimy różne kampanie, to nie mówimy, że zmarło tyle kobiet, ponieważ przyszły w bardzo zaawansowanym stanie już w tym momencie choroby. Że to było tak, ale no, mówimy chyba za mało albo niewystarczająco głośno, bo przychodzą kobiety, które są po prostu zdziwione albo osoby, z którymi się rozmawia i jak pan powiedział, prezes, o tym 30-letnim, to widziałam niektóre panie, które zrobiły taką minę, ale jak to? No właśnie tak, mamy 20-kilkuletnie kobiety, mamy kobiety w ciąży, które są z rakiem, mówimy, to jest niewielka część, ale mamy też kobiety, które są no, ginekologicznie przecież chore, też onkologicznie. I to, że na wielu spotkaniach ja osobiście mam potrzebę powiedzenia, że jeżeli kobieta wie, że prowadzi taki styl życia, że miała kilku partnerów w ostatnim czasie, czy to niech każdemu każe tak naprawdę iść się zbadać. Chodzi nam o brodawczaka ludzkiego, tak o HPV. No musimy mówić uczciwie i głośno i nie można się wstydzić swojego lekarza, że miałam kilku partnerów no, niedawno, bo tak mi się życie ułożyło, to są moje wybory i nie mówimy. Ale ja mówię o czymś. Nie, ja nie mówię o jednym. Ja mówię o jednym i to w ogóle nie jest stygmatyzacja, tylko jak się spotyka z ginekologami, to oni mówią, chcemy to wiedzieć, bo wtedy możemy, tego my nie robimy jeszcze, ponoć ma to wejść od nowego roku, robimy badanie w kierunku HPV. Na świecie zrobi się najpierw HPV, a później cytologię. Tak, ale wirusem brodawczaka nie zarażamy się jedynie poprzez kontakty seksualne, więc dlatego tak. Nie potrafimy na ten temat rozmawiać. Jak słyszymy seks, to za jaki opór? Od razu nie, to nie to. No właśnie to jest też to. To bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do raka szyjki macicy właśnie.
Rak szyjki macicy na żadnym z etapów rozwoju nie daje charakterystycznych objawów klinicznych. Stany przedrakowe i wczesne stadia zaawansowania przebiegają bezobjawowo, dlatego właśnie istotną rolę tutaj jest diagnostyka i badania ginekologiczne połączone z badaniem histologicznym materiału pobranego z szyjki macicy. Tutaj się wszyscy zgodzimy. Jeśli chodzi o statystyki, te, które ja mam, w 2020 roku na świecie odnotowano ponad 600 tysięcy nowych przypadków raka szyjki macicy i ponad 340 tysięcy zgonów. To są miasta kobiet. Polska jest krajem o jednym z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy, czyli co roku tysiące kobiet umierają z powodu raka szyjki macicy, tysiące matek, żon, pracowniczek, tak, bo tutaj też musimy wyobrazić sobie, że miasta kobiet, pracowniczek znikają z mapy Polski. I teraz chciałabym poprosić o głos pana doktora Bogdana Michalskiego, który tutaj jest z nami. Panie doktorze, dlaczego w Polsce wskaźniki epidemiologiczne dla raka szyjki macicy pogarszają się i odbiegają od trendów w wielu innych krajach? Jak to jest? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo mi miło, że jestem tutaj. Dziękuję za zaproszenie. Będę chciał się podzielić moimi doświadczeniami praktycznymi. Sytuacja jest tragiczna z rakiem szyjki w Polsce, a to jest wynik zaniedbań od wielu, wielu lat, a przede wszystkim to, że posługujemy się profilaktyką bierną, czyli tutaj liczymy na to, że kobieta się zgłosi na badanie histologiczne, a nie profilaktyką aktywną, czynną, która jest powszechna w Europie i kiedy słyszę w telewizji czy na jakichś forach, no musimy poprawić świadomość kobiet, żeby częściej przychodziły na badanie cytologiczne. No i podaje się za przykład Szwecji, gdzie 95% kobiet uczestniczy regularnie w badaniach cytologicznych. No zastanawiam się, czy Szwedki są bardziej świadome i bardziej inteligentne od polskich kobiet? No chyba nie, bo to Polki dostają Nagrodę Nobla, a nie Szwedki. Więc coś tu nie gra. Dlaczego tak dużo kobiet chodzi na badania cytologiczne w Szwecji? Mianowicie dlatego, że cały program profilaktyki wszystkich nowotworów jest w rękach lekarza rodzinnego. I lekarz rodzinny wysyła list do pani Kowalskiej. Pani Kowalska, przed termin badania cytologicznego, może pani się zgłosić tu i tam o takiej, takiej godzinie. Proszę do 3 tygodni dostarczyć wynik badania. Po 3 tygodniach nie ma wyniku, no więc pisze doktor drugi list. Pani Kowalska, bardzo przypominam, że mija termin badania cytologicznego. Można zrobić tam i tam o takiej, takiej godzinie i czekamy 3 tygodnie. Jeżeli nie ma po 3 tygodniach odpowiedzi, pani Kowalska dostaje trzeci list i tam pisze: pani Kowalska, pani sobie bagatelizuje mój ciężki wysiłek i pracę i wysiłek państwa o to, żeby pani nie zachorowała na raka szyjki macicy. Ja nie biorę odpowiedzialności za pani zdrowie. Dziękuję bardzo. Wykreślam panią z mojej listy lekarza rodzinnego. Najbliższe wolne miejsce 800 kilometrów dalej. I tak to jest działa. To argument. Jest to argument. I tak to działa w większości państw. Tam firma ubezpieczeniowa przysyła list z dokładnym wykazem, jakie badania zrobić. No nie daj Boże nie zrobić. To od razu mamy tak podwyższony procent ubezpieczenia, że nas nie stać na to ubezpieczenie zdrowotne. Moją pracę zacząłem w 80 roku i mój profesor od razu jako młodego ginekologa wysłał na kurs cytologiczny, bo musisz wiedzieć, o co chodzi z tym rakiem. No w tyle była inna sprawa, brakowało cytologów w pracowni naszej wojewódzkiej. No więc jak tylko przyniosłem papierek z zakończonym kursem, egzaminem zdanym, no to od razu trafiłem do poradni cytologicznej. To była bardzo duża pracownia cytologiczna w Tychach, w szpitalu wojewódzkim. I ona nadzorowała wszystkich ginekologów w zakładach pracy. Każdy zakład pracy w Tychach miał swojego ginekologa i badanie cytologiczne było obowiązkowe tam co roku. Jeżeli wszyscy ginekolodzy jednocześnie pracowali w oddziale ginekologicznym szpitala wojewódzkiego, a szef pracowni w ten czas sprawdzał ilość wykonywanych badań. I nie daj Boże, jak się okazało w zeszycie, że pominięto 2-3 kobiety w tym badaniu profilaktycznym. Od razu była awantura i pan doktor był wzywany na dywanik.
I w związku z tym w latach 90. tychy miały ujemną umieralność z powodu raka szyjki. Chodziło o zgony w przedziale 45-65. Nie mieliśmy takich zgonów. Wykrywano bardzo dużą liczbę zmian przednowotworowych. Wynik był genialny. To była najniższa śmiertelność w całym województwie śląskim. Odzyskaliśmy niepodległość, nastąpiły przemiany, zamknięto 2/3 zakładów pracy, kobiety wróciły do domu. Dzisiaj Tychy mają największą zachorowalność na raka szyjki macicy w województwie śląskim. Czyli brakło tego przymusu. Tutaj nie było listu do pani Kowalskiej, ale to był ten lekarz w każdym zakładzie pracy, który pilnował tej Kowalskiej, żeby zrobiła badanie cytologiczne. Więc żeby zmienić sytuację, to wymaga bardzo poważnych prac legislacyjnych, bo ten przymus musi być. My wszyscy mamy świadomość, że możemy zachorować na nowotwór, tylko to, co pani doktor mówiła, jest ten lęk przed wykryciem. Druga sprawa. 1 czerwca ogłoszono Narodowy Program Szczepień przeciwko HPV. Narodowy, dobrze, niech zostanie, ale nie program. Tam nie ma żadnego programu. To, że minister powiedział, że szczepionka jest za darmo, to nie jest żaden program. Program szczepień przeciwko HPV to jest przede wszystkim program edukacyjny i dopiero na drugim miejscu szczepienie. Program wymaga organizacji, czyli kto w danym regionie odpowiada za listę dzieci uczestniczących do szczepienia. Szczepienia powinny być wykonywane w szkole, a nie matka przyjdzie z dzieckiem. A nad tym wszystkim jest kontrola jakości. Tak to jest w całym świecie. Jeżeli wydaje duże pieniądze, to chciałbym wiedzieć, czy wydaje je dobrze i sensownie. A u nas się wydaje pieniądze bez żadnej kontroli, zwłaszcza kontroli jakości w medycynie. W Katowicach program nieodpłatny, darmowy program szczepienia przeciwko HPV rozpoczęliśmy w 2014 roku. O 3 lata wcześniej już byliśmy przygotowani, ale niestety przewodnicząca Rady Miasta była z opcji, która teraz odchodzi, i 3 lata walczyliśmy, żeby przekonać, że szczepiąc dziewczynki nie spowodujemy wczesnej aktywności seksualnej. Ale program ruszył. Na początku, po pierwszym roku, mieliśmy 14% wyszczepialności w szkołach, więc zintensyfikowaliśmy program edukacyjny i przed pandemią osiągnęliśmy prawie 70% wyszczepialności wszystkich dzieci we wszystkich szkołach podstawowych w mieście. No i niestety przyszła pandemia. Po pandemii zaczęliśmy od zera. Pierwszy rok szczepień po pandemii to było 12% zaszczepionych dzieci. Czyli znowu trzeba było wrócić do ciężkiej pracy edukacyjnej. Teraz kończymy ten rok wyszczepialnością w granicach 60%. Niestety program zamykamy w związku z tym, że jest ogłoszony ten, w cudzysłowie, Narodowy Program Szczepień przeciwko HPV. Jestem pewien, że wyszczepialność na HPV w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, będzie gdzieś na poziomie 8-9%. Matki nie będą wiedziały, że trzeba po prostu szczepić dzieci. Kiedy chodziłem na prelekcje w tym programie edukacyjnym, zawsze na początku to widziałem w oczach taką niechęć, a co nam tutaj będzie mówił, jak to w ogóle nieprawda z tymi szczepieniami, że powodują niepłodność i mogą raka wywołać, w ogóle inne rzeczy. Ale kiedy tym osobom się dokładnie wytłumaczyło, co to jest ten wirus, jak on jest zbudowany, że potrzebuje tam komórkę z receptorem, żeby wejść do komórki, że nie ma przy naturalnej infekcji nie ma naturalnych przeciwciał. I kiedy tym osobom dokładnie wytłumaczyło się całą biologię tego wirusa,
no to kobiety podpisywały zgody i były klasy, gdzie uzyskaliśmy 100% podpisów. No były klasy, gdzie mniej, to też zależało, w jakiej dzielnicy jest ta szkoła i świadomość ogólnie tych rodziców, ale 70% nie był złym procentem. W województwie śląskim wiele było miast, były takie gminy, gdzie co roku było 100% wyszczepialności w szkołach. Częstochowa miała najlepsze wyniki, bo tam wyszczepialność dzieci w szkołach podstawowych osiągnęła blisko 90%. Z drugiej strony, patrząc na tą wyszczepialność, kiedy Narodowy Instytut Onkologii ogłasza, że do 2028 powinniśmy zaszczepić 60% dzieci, to znaczy z góry instytut się poddaje. 60% nie jest żadnym wskaźnikiem, żeby obniżyć umieralność na raka szyjki w Polsce, to musimy wyszczepiać 90-95% należnej populacji. I kiedy to zaczniemy robić z naszymi dziećmi, to efekt obniżenia zachorowalności na raka szyjki o 50% uzyskały po 10 latach tak aktywnego programu szczepień. To jest potwierdzone przez Australijczyków, bo to oni kilkanaście lat temu mieli olbrzymi problem z płycinami kończystymi. To była tak duża zachorowalność w grupie młodych ludzi, że w pewnym roku brakło pieniędzy na finansowanie leczenia tych dzieciaków. No i prezydent powiedział: dość. Nie daję pieniędzy na leczenie. Proszę mi zaszczepić wszystkie dzieci. I tam przyjeżdżała pielęgniarka ze szczepionkami, szczepiła. Tam nikt nie pytał o zgodę matki, czy wyraża zgodę na szczepienie dziecka. Przyjeżdżało i szczepiło się klasa po klasie. Potem gimnazjum, potem studentów. Za studentami poszły kobiety, za kobietami mężczyźni. W tej chwili Australia jest cała wyszczepiona. Po 10 latach podsumowano ten aktywny wysiłek i zachorowalność na kłykciny po 10 latach spadła do zera. Zachorowalność na raka szyjki o 50%, najlepszy wynik na świecie, czyli da się, no da się. Tylko nie wolno liczyć na naszą świadomość. Nie, tu musi być konkretna ustawa, szczepienie ma być obowiązkowe i w ogóle nie ma dyskusji, jeżeli w ogóle chcemy zmniejszyć zachorowalność. Jeżeli tego nie zrobimy, no to trudno, no to niech kobiety dalej umierają w Polsce i nic na to nie poradzimy. Dokładnie świat wie, dokładne programy szczepień są w państwach, dokładne programy badań serologicznych są w świecie, więc po co wymyślać coś nowego? Proszę wysłać mądrego człowieka z ministerstwa, niech jedzie na tydzień do Walii albo do Szwecji, zobaczy, zorientuje się, jak to jest, niech wdroży u nas jak najszybciej zaraz po powrocie i problem będzie rozwiązany. Czyli to, co mówiliśmy nawet wcześniej, czy w kuluarach, czyli musi być ta i marchewka, i ten kij. No i ta edukacja, praca u podstaw. Edukacja odczarowanie mitów, tych tak, absurdach, o których pan profesor mówił. Nie mówimy o profilaktyce wczesnej, czyli w ogóle profilaktyce, która zabezpiecza nas przed zachorowaniem, bo to, czy zachorujemy na raka, to w 80% zależy tylko ode mnie, od nikogo innego. Ani lekarza, ani ministra, tylko ode mnie. I zależy od tego, czy ja palę, czy piję mocny alkohol, czy dobrze się odżywiam, czy przede wszystkim pozytywnie myślę, czy walczę ze stresem, czy się ruszam. No, zdrowo żyję. Karta paryska ma już ile? Chyba ponad 20 lat. Tam dokładnie jest wszystko napisane, co zrobić, żeby nie zachorować na raka. W świecie uczy się tego od przedszkola. W przedszkolu dzieci dostają takie obrazki, no, kolorowanki na zajęciach. Na jednym jest taki zdrowy, piękny, puszysty króliczek z marchewką w ręce, a na drugim obrazku taki wyskubany, wyleniały, brudny z hamburgerem w ręce. I dziecko już wie, jak będzie jadł hamburgery, to będzie takie wyleniały, a jak marcheweczkę zje, to będzie zdrowiutkie. I to już od podstawów i potem przez szkołę, liceum i tak dalej. I taka edukacja, no, musi pójść w świat. A poza tą edukacją profilaktyki wczesnej, ten element już konkretnych programów z przymusem. Dziękuję. Już pan doktor dużo powiedział, ale jeszcze tak podsumowując, jak z perspektywy właśnie ginekologa i onkologa widzi pan wyzwania w tym obszarze profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy? Już dużo pan powiedział, ale takie 3 zdania. Profilaktyka nie należy do Ministerstwa Zdrowia ani do Instytutu Onkologii. To jest Ministerstwo MSWiA.
ono organizuje. Dopierw, no musi być nakreślony schemat, ale to ministerstwo dzwoni do burmistrza, wójta, prezydenta miasta, mówi taki program, proszę zorganizować punkt z PESEL-ami, gdzie będzie szła ta informacja, punkty szczepień. Tak wygląda organizacja programu aktywnego. I to nie jest po stronie ministerstwa, bo ministerstwo daje odpowiednie zalecenia, zbiera grupę ekspertów, która nakreśla ten program, natomiast ministerstwo administracji go realizuje i poszczególne miasta, gminy, powiaty i tak to powinno wyglądać. Jeżeli nie zmienimy tej świadomości, bo o profilaktyce mówi Instytut Onkologii. No po co Instytut Onkologii ma się zająć nauką i leczeniem nowotworów? Profilaktyka nie powinna być w gestii lekarzy, onkologów, bo oni i tak już mają dużo pracy z tą ilością pacjentów. No więc to wymaga takiego gruntownego przemyślenia sprawy i odpowiedzialność leży po stronie państwa. Nie po stronie lekarzy, tylko po stronie państwa, żeby był ten program, edukacja i zmiana mentalności. Dziękuję. I teraz poproszę o głos drugiego naszego eksperta medycznego, pana doktora Artura Prusaczyka. Czy teraz możemy podłączyć prezentację, tak, pana doktora? Kilkanaście ciekawych slajdów, które pan doktor będzie mógł nam tutaj przybliżyć. Panie doktorze, czy rozwiązania wypracowane przez inne kraje w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy, a także lokalnie, mogą być wykorzystywane przez Ministerstwo Zdrowia i wprowadzone w naszym kraju? Tutaj o kilku rozwiązaniach mówił już pan poprzednik. Wszyscy mówili. No właśnie, ale tak jakby pan jeszcze to ujął w swoich słowach. Znaczy ja chciałem tak powiedzieć, jeszcze tak tytułem powiedzieć, bardzo ciekawych i bardzo trafnych, że przede wszystkim pod całą sprawą to jest rodzenie i karmienie, które redukuje, długotrwałe karmienie, redukuje nowotwory, bo to są właśnie wiele chorób, tak jak tu pan prezes mówił, ale mniej więcej miesiąc karmienia redukuje ryzyko raka piersi około 2%, więc warto. No ale jak to ukarmić, jak się nie rodzi? Więc po pierwsze trzeba rodzić, po drugie karmić, po trzecie edukować, po czwarte zorganizować, a po piąte motywować, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. No, to jest jakby konkluzja całej mojej prezentacji. Natomiast jeszcze dodam jedną rzecz, że ponieważ ssaki w wyniku ewolucji zbudowały na bazie prolaktyny, takiego hormonu lęku, na bazie prolanu, jakby pewną grupę swoich reakcji, które zapewniają zarówno przeżycie, jak i również jakby, trudno to nazwać efektem bocznym, po prostu to jest konieczne, żebyśmy się bali. To jest ewolucyjnie potrzebne. Natomiast można powiedzieć, leczeniem lęku jest profesjonalne podejście. Profesjonalne podejście i tutaj muszę, tak nie padło, ale tak to pan profesor mówił, ale to nie wybrzmiało do końca. Pierwszym odpowiedzialnym za organizację screeningu jest organizator. Czyli po pierwsze ministerstwo, a po drugie agenda płatnicza Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy czym pamiętajmy, że z jednej strony Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp do wszystkich danych, a z drugiej strony nie jest odpowiedzialny za wdrożenie, nie ma takiego planu. Każdy, kto prowadził firmę, no, w naszej jakiejś tam skromnej firmie, którą założyliśmy z rozpaczy, bo wróciliśmy ja z Danii i w Finlandii tam mieszkałem, pracowałem. Mój kolega, z którym założyliśmy, pracował w Wielkiej Brytanii i na początku lat 90. postanowiliśmy nie akceptować rzeczywistości, założyć firmę. Oczywiście później tam dołączyło się około 80 kolegów, wspólników naszych. To jest właśnie taka spółdzielnia lekarska, a pracuje 1300 ludzi. No to generalnie my musieliśmy zbudować plan wdrożenia. W żadnej normalnej firmie, w szczególności za 190 miliardów z naszych podatków, to jest nieakceptowalne, że nie ma planu wdrożenia. I drugie, samorządy są dzisiaj źle przygotowane. Samorządy są zbudowane, jak to powiedzieć, nieprofesjonalnie. Podam przykład tutaj szczepień COVID, gdzie w miarę, no powiedzmy, zaangażowano się i to było duże zaangażowanie, zresztą te pomysły o tych szkoleniach, o tych szczepieniach, tam powiedzmy, czy w mobilnych punktach, czy szczepienia w domu, tak, to chodziło od nas, myśmy te pomysły wypracowane na wschodnim Mazowszu przekazaliśmy ministrowi Dworczykowi. No, trzeba uznać, że 63% populacji Polski w ciągu roku wyszczepić, to był wynik dobry, no to już tak naprawdę
to jakbyśmy tak jeszcze, powiedzmy, powiedzmy nacisk byłby, to tam by to uzyskaliśmy wynik, tak? To może być pierwszy raz się coś udało w tym kraju w ujęciu zdrowia populacyjnego. Bo profesor Soszko z Białegostoku, który tam przez lata nalegał i tu pan profesor odnosił się do tego, powiedzmy do tej metody, my robimy tak samo. Ja studiowałem w Warszawie, ale koledzy z Białegostoku opowiadali mi o tym, że profesor przyjeżdżał, sprawdzał po prostu każdego pacjenta wyrywkowo, proszę sprawdzić, zrobione, okej, nie, okej. I to jest 3/4 można w ciągu dosłownie 5 lat. Chciałbym, żebyśmy teraz szybciutko przeszli przez naszą prezentację, bo ona będzie tego nawijała. No, pytanie, czy można i czy jako Polacy umiemy odpowiedzieć, i można i umiemy. Tak jak piękny przykład z Polkami, nie wiem gdzie jest, ja szybciutko przejdę. Naprawdę Polacy potrafią być inteligentni i pracowici, tylko muszą być zorganizowani. I do tego jest potrzebny pewien typu umiejętności strategicznego zarządzania, ale także operacyjnego i taktycznego. Czyli to trzeba tak zorganizować, jakby się chciało wygrać mecz. No, był na przykład taki Kazimierz Górski, facet był genialny, praktycznie nawet jak przegraliśmy, to się czuliśmy, jakbyśmy wygrali. A wygrał nie jedno. To jest slajd profesora Husa Schiversa, specjalista od zdrowia publicznego z Holandii, który zmieniał nie jeden system, między innymi w Hiszpanii, w Chile, oczywiście w Holandii. Trzeba i mieć plan, i zasoby, i umiejętności, i przede wszystkim trzeba bardzo tego chcieć. Natomiast w momencie, kiedy te wszystkie elementy mamy w swojej, jakby powiedzmy, w gronie decyzyjnym i w gronie wykonawczym, to wtedy ta zmiana jest możliwa. Natomiast no, jeżeli czegoś brakuje, no to tworzy się albo strach, albo zagubienie, albo chaos. Tak? To wszystko znamy. To jest okładka książki, tę książkę tłumaczyliśmy na język polski, jest przetłumaczona z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli z naszych podatków. Jest dostępna bezpłatnie, można wejść na stronę funduszu, tą książkę przeczytać. Tłumaczenie jest trochę niechlujne, bo było 2 tygodnie na przetłumaczenie, to jest mało, ale jest. I na pewno można zrozumieć, skorzystać. Kwestia krzywej S, osiągania wyników populacyjnych. Pierwsza sprawa, tu rozmawialiśmy o tej świadomości, ale ta świadomość przede wszystkim, oprócz tej edukacji, która jest takim backgroundem, podłożem, i tu trzeba przyznać, że w Polsce to się udało, bo tak jakby komunizm założył sobie, jesteśmy w budynku Komitetu Centralnego, i zdajmy sobie sprawę, że komunizm zniszczył siebie przede wszystkim przez wyedukowanie społeczeństwa. I to, że później tam przyjechał Jan Paweł II i rzucił już na, można powiedzieć, gotowy stuk, zapałkę, ale ten stuk wysuszyła sama komuna, edukując ludzi. Bo głupich łatwo jest jakby kierować głupimi, ale tylko krótkoterminowo. Ale zarządzać trzeba mądrymi. W związku z czym pierwsza sprawa to jest zmapowanie, świadomość sytuacyjna. Bo to są bazy danych. Te dane są. Tutaj panowie przytaczali te dane wszystkie, tak? I to jest prawda, że w Polsce jest niedoszacowanie na poziomie 10-20%. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie z profesor Ditkowską, tam staram się współpracować. Jest niedoszacowanie, lecząc ludzi na wsi, potwierdzam, jest niedoszacowanie 10-20%, bo gdyby tak nie było, to nie byłoby tak dużo nowotworów później. To jest prosta matematyka, wystarczy go sobie tam poprzeliczyć. Druga sprawa to jest mapowanie potrzeb, no bo nie można działać z funduszu wiele. No to udało się ostatnio, już tam powiedzmy kilka mamy mamografów, ale przez lata było tak, mam pokrycie powiatu, ale panie dyrektorze, ten, w tym ZOZ-ie X, gdzie my pracujemy, oni tam robią kolejkę 3-miesięczną, robią 8 mamografii, wykonanie wynosi 15%. Co pan plecie? No plotę to, że mam pokrycie. Nie ma pan żadnego pokrycia, tylko ma pan jedną umowę. Jak ja bym prowadził sklep GSOS-owski i by stał po boki, to otworzyłbym jeszcze 3 sklepy albo 3 dodatkowe stanowiska, aż wypełniłbym na poziomie 92%, tak jak w Szwecji i Finlandii. A jeśli nie, to nie mam żadnego pokrycia. To świadczy o tym, że ci ludzie są nieprzygotowani. Oczywiście ostatnie lata nawet trochę pomogły, bo zaczęły te konkursy mobilne i tak dalej, zaczęło się tam coś pozytywnego zmieniać, no ale czy mamy pokrycie? No mamy 30, tam mniej więcej 5%, 6%, no tam powiedzmy w tej chwili, tak? Czyli nie mamy pokrycia. Więc pierwsze trzeba mieć świadomość sytuacji, no to tak jak z radarem, jak lodujesz samolotem, musisz widzieć siebie, gdzie jesteś, jak daleko i na tym lotnisku muszą widzieć ciebie jako lotnika, jako samolot, gdzie jesteś, jak daleko.
Druga sprawa, dopasowanie potrzeb, czyli musisz wiedzieć, ile masz do wykonania. Przecież to jest proste. No jeżeli na terenie danego powiatu jest 100 tysięcy pacjentów, to znaczy, że jest 52 tysiące państw, że w takiej grupie jest powiedzmy 15 tysięcy ludzi. Badanie trwa co 2 lata, znaczy masz wykonać 7,5 tysiące. 7,5 tysiące slotów zakładasz, jeszcze tam z 1000 tak na zapas, 8500 slotów. 8500 slotów dzielisz na 200 dni pracy, to jest 40 pacjentów dziennie i egzekwujesz. No przecież to jest proste, to te trzy klasy za cara wystarczają do myślenia. Ale jak dostaje tylko dyrektor jakiegoś ZOZ-u, bo on jest z rozdania politycznego, a technik radiologii jest jego chrześniakiem, a oni nie chcą im się robić i tak dalej, i tak dalej. Czyli my sami sobie tutaj, sami sobie się, jakby powiedzieć, no, pozbawiliśmy możliwości wykonania. Sprawy są oczywiste. Kolejna sprawa to jest rzeczywista dostępność. Tak jak tu pan profesor mówił o raku szyjki macicy, dostępność lekarzy. Oczywiście, ale czy państwo wiecie, że tylko 1% podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej ma zawartą umowę na profilaktykę? Czyli w ustawie jest wpisane, że to jest obowiązkowe, ale w wykonaniu już nie jest. To znaczy, że ten, kto pozwala na łamanie prawa, łamie prawo. Jak ja bardzo dziękuję panu, że pan to w imieniu pacjentek dziękuję, że pan to powiedział, bo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że te programy profilaktyki po prostu nie są realizowane, nie są dostępne dla kobiet. No miło mi, dziękuję. Teraz wrócimy do naszego gościa online. No pasaran, to po prostu to jest sytuacja, w której musimy powiedzieć po prostu nie głupocie i nie profesjonalizmowi zarządczemu. I to nieważne, kto tam rządzi, bo tam jeszcze, ja poprzednich też pamiętam, mam 8 wnuków i pamiętam jeszcze nie jedną rzecz wstecz, no ale to się nie ma co gniesz na ludzi, tylko odwołać nieprofesjonalistów, a powołać profesjonalistów. A profesjonalistów takich, którzy powiedzmy, takich, którzy dadzą się wyedukować, to wyedukować. Bo tam niektórzy to nawet oni by się odważyli, tam ten lęk by pokonali, tak? No bo każdy człowiek się boi. I nawet ten, który to rozumie. Kolejny etap to jest kwestia tej rzeczywistej dostępności, czyli kwestia na przykład otwarcia slotów. Jest bardzo dobry pilotaż, nieskromnie powiem, że recepta, skierowanie startowało u nas i również rejestracja, ale ona była teraz wstrzymana, no powiedzmy ponownie wystartowała do szczepienia HPV, tak jak pan profesor mówił, to nie jest system, tylko początek systemu, ale dobrze, że chociaż prawda, że to została ta bramka złamana, bo to jest duży sukces. No ale do tego trzeba, pisaliśmy zresztą już nie jeden raz, jakieś takie uwagi, jak to zorganizować w ramach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, wybraliśmy się do MEN-u i tak dalej. No ale to ja się zgadzam, to nie jest zadanie onkologów, tylko to jest zadanie edukatorów i specjalistów zdrowia publicznego. I to jest oczywista oczywistość, prawda? Natomiast dalej, e-rejestracja. Natomiast ta e-rejestracja, trzeba mieć do niej dostęp. No teraz, żeby mieć do niej dostęp, trzeba podpisać umowę, no bo RODO i tak dalej, tak? Tak jak było z COVID-em albo SIMP-em. A teraz sprawdźmy, ile podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej ma, a i tak samo ginekologii, poradni ginekologicznych. Ile ma podpisaną umowę na SIMP? No 2%, 3%. Znowu, ten łamie prawo, kto kieruje, to w ogóle można powiedzieć, że to jest zorganizowana grupa przestępcza, która po prostu do tego doprowadziła. A właściwie zorganizowana grupa Fight Lab. Bo to jest, przepraszam za mocne takie wypowiedzi, no ale no to gdybym nie chodził, nie mówił o tym, nie pisał, nie tego, to ja bym nie miał może takiego moralnego prawa, tak, ale tak ostatnie kilkanaście lat, tak prawie każdego dnia coś tam pisaliśmy, występowaliśmy, znaczy państwa tam znamy się z widzenia z jakichś tam różnych wystąpień i przede wszystkim mamy wynik. Bo jak ja bym wyniku nie miał, to ja bym się wstydził, ale my mamy wynik. Więc to jest nieprawda, że Polki nie chcą, to jest nieprawda, że nie można zorganizować. To jest wszystko po prostu głupio-prawda. Natomiast jeżeli chodzi o to obligatoryjność umów i działanie ustawowe, no to też trzeba wiedzieć, że to są, trzeba wprowadzić motywatory. A te motywatory muszą mieć charakter pozytywny, czyli tak jak tutaj powiedzmy pan profesor opowiadał, no jakiś tam lekarz tego, no słuchaj, Heniu, dobry jesteś chłop, tutaj uścisk profesora tam, czy tam nawet i nagroda pieniężna na rajstopy dla żony i tak dalej, no jakiś taki powiedzmy, to muszą być motywatory. W Szwecji, Danii, Finlandii i Anglii są. Gwarantuję państwu, bo znam te systemy i są. I motywatory ujemne. Natomiast nie można obarczać tylko pacjentów. Oczywiście pacjent sam jest końcowym płatnikiem i końcowym odpowiedzialnym człowiekiem. Ale
pierwszym odpowiedzialnym to jest ten, kto organizuje. A potem po kolei również i oddziały samorządowe, bo one mają wpisane w ustawy z roku 90. One nie realizują treści ustawy. Natomiast i to trzeba też sobie powiedzieć, że tę ustawę trzeba skorygować albo dojaśnić. Bo jeżeli RODO i przepraszam, w cudzysłowie oczywiście, pseudo Pismo Święte jest przeszkodą w robieniu czegoś dobrego dla ludzi, to znaczy, że to jest problem. To znaczy, że my mamy problem z głową, z interpretacją, co jest dobre dla ludzi, a co jest niedobre. No, kolejna sprawa, dostęp do bazy danych i feedback. Normalnie w Stanach, w Anglii i tak dalej, lekarz dostaje, czy lekarz rodzinny, czy dany powiat, bo to trzeba liczyć demograficznie. W COVID-zie wszystko się dało. Jak był tak przyciśnięta Polska, to się spokojnie wszystko dało zrobić. I była informacja zwrotna, ile było wyszczepionych na terenie powiatu, ile na terenie gminy, ile na terenie tego, a ilu brakuje. No bo wszystko dało się zrobić. Toż to nic tam nie trzeba kombinować. Tylko trzeba to samo wdrożyć, tylko trochę będą inne liczniki, inne mianowniki, ale metodologia jest identyczna. I prywatne badania się dało wrzucić. Ludzie ukochani, myśmy już wszystko zrobili. I to wszystko powinno być na pojedynkę. Już zaczęto wysyłać zaproszenia na pojedynkę, tu pisaliśmy przez lata zaproszenia na mamografię, ale wyniku nie można, no kurka. No to i zaproszenie, i wynik. No, że pacjentki po 50 roku życia dostają zaproszenie elektroniczne, takie powiadomienia, że mogą udać się na mamografię profilaktyczną. Od systemu. I to jest OK, no ale dlaczego nie można wyniku dostać? No przecież to jest, przecież ten wynik jest w SIMP-ie. Ile ton papieru byśmy nie zrobili, ile byśmy drzew uratowali, ile byśmy byli szczęśliwsi. Elektronicznie. Kwestia, to tutaj akurat, ja myślę, że to jest nawet jakaś taka bardzo, bo rozmawialiśmy dwa tygodnie temu z panem dyrektorem Kikosickim i dyrektorem Sarnowskim. Oni to wiedzą, to jest przygotowane, no ale były wybory, tak nie chciał o tym rozmawiać, tak, to ma wejść nowe SIM. Ale to powiedzmy, że no, nawet jest tam jakaś taka wola, żeby to, no ale no szkoda, może i wcześniej można było, no. Ale tu już nie trzeba wyważać drzwi, tylko wykorzystać z COVID-a. No i ostatnia sprawa to umówienie tego przyjęcia i jakby stawka akwizycji. Bo pamiętajmy taką rzecz, że my jako Polacy z jednej strony chcieliśmy dogonić Zachód, a również jakością życia, ale musimy też również odpowiedzialnością. I teraz no, z jednej strony myśmy się zmonetyzowali te wszystkie nasze ruchy. Czyli musi być premia za ruch, za to, że ja umówiłem panią na, przepraszam, że no, pan przystojny mężczyzna, ale umówiłem panią na mamografię, a w związku z tym dostaję, nie wiem, piątkę, dziesiątkę, czy tam powiedzmy, to jest wszystko wycejalne. A z drugiej strony dany podmiot i dany samorząd powinien dostać za osiągnięcie tak zwanego wyniku akumulacyjnego, czyli zawsze muszą być jakby dwa typy premii. Za zdarzenie, które działa szybko, to tak jakby nagroda, jakbyśmy chcieli dzieci nauczyć, albo nie wiem, psa tam aportować, czy siadać, albo dzieci, żeby były grzeczne. Czyli jest nagroda szybka i nagroda akumulacyjna. Jeżeli będziesz miał tam takie i takie wyniki, to dostaniesz wycieczkę, czy tam, nie wiem, no, komputerek, żebyś mógł sobie pograć tam w domu. W każdym razie muszą być nagrody takie i takie, bo jesteśmy ludźmi i tak działamy i to działa w Polsce słusznie i u nas tak jest. I ostatnia sprawa to jest kwestia redukcja tych pacjentów out of care, bo to one są najważniejsi. Ci pacjenci, którzy 5 lat nie uczestniczyli, biologia nowotworów jest taka, że mniej więcej te różne choroby przewlekłe, w tym nowotwory, akumulują się po 5 latach. I teraz już tak, żeby to tylko skrócić, jak się robi coś za mało na poziomie 35 centyli, to te wszystkie koszty powodują, że firma ma stratę. Stąd ci wszyscy dyrektorzy, którzy nie umieją zarządzać, opowiadają o stratach. Natomiast jeżeli jest wykonanie suboptymalne populacyjnie między 35 a 65 centylem, to już ta strata się minimalizuje. Natomiast jeżeli jest wykonanie powyżej 65%, to nawet i parę groszy jeszcze potrafi zostać. I dotyczy to każdego typu nowotworu. To nie ma tu żadnych rzeczy. Tu jeszcze jest po lewej stronie, ile trzeba wykonać, bo to pracownikom trzeba uświadamiać, że trzeba wykonać mniej więcej 100 kilkadziesiąt różnego typu zdarzeń profilaktycznych, żeby znaleźć jedną dysplazję, no, nawet nie dopuszczając do nowotworu. No, w przypadku NDTK to już są nowotwory. To są akurat nasze dane. I to są dane, można powiedzieć, najlepsze na świecie. Dlaczego? Bo one są często z pierwszego przejścia. My za jakiś czas będziemy mieć gorsze wyniki, no bo ci ludzie już tam są jakby odłapani, wyczyszczani. Tak. W przyszłości wdrożenie zintegrowanego działania. Kilka lat temu tutaj w ramach stowarzyszenia IFIC
zrobiliśmy takie, taki powiedzmy plan takiego optymalnego działania, no ale no nie udało się, bo no ale to powiedzmy, że tam ktoś to w jakiś sposób przetrawił, zrobił tam bilans 40+, no dobry ruch i w dobrą stronę, ale to nie jest zintegrowana praktyka. No muszą być umowy, no musi być profesjonalne zarządzanie, musi być dobra organizacja, wspólne szkolenie personelu i monitoring realizacji. Cały system tak naprawdę. No, oczywiście to, to się nazywa value based healthcare, ale to jest tak zwane, musisz znaleźć jakie są warunkowania w tym, gdzie masz to zadanie, musisz sprawdzić wypełnienie, podzielenie swoich sił, żeby to zadanie wykonać. Musisz wprowadzić zarządzanie ogólne, czyli jakieś systemowe rozwiązania, zasady premiowania, zasady organizowania. Musisz znać, to w ogóle jest najważniejsze, te zasady szczegółowe. Tego się uczą głównie lekarze na różnego typu egzaminach, tak zwane ścieżki opieki. I nasze te różne organizacje ograniczają się głównie do tego czwartego elementu, pomijając wszystkie trzy podstawowe elementy. Piąte to jest kontrola jakości i szóste to kontrola wartości. No bo ile wydaliśmy i ile co z tego jest. Bo w jakości to sprawdzamy, czy ktoś, kto pobiera, jest dobrze, bo tam jakiś błąd zawsze będzie się tworzył. To jest biologia, medycyna, tu zawsze będzie jakaś pewna część błędu, bo będzie nietypowy przebieg chorób, czy niedokładność, czułość czy specyficzność danej metody. No i kwestia, kto na którą grupę ma najwięcej wpływu. Na początku jest świadomość, ale to pozwala tylko, powiedzmy, gdzieś 15%, 10-15, to co Państwo mówili, tak jakby tak puścić luzem, to 10-15% ludzi skorzysta z mammografii, cytologii, zaszczepi się i tak dalej. Największy impact ma średni personel, ten, który ma bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli nie lekarz rodzinny, bo nie mają do czynienia ze wszystkimi, tylko pielęgniarka, położna, technik radiologii. Później dopiero wchodzi, jest strefa na żółto namalowana, lekarz rodzinny, lekarz ginekolog, bo oni są bezpośredni i mają już taki wyższy autorytet, ale oni mają dostęp tylko do wyselekcjonowanej grupy, już nie do każdej. I tam na czerwono już jest ta grupa takich VIP-ów społecznych typu wójt, dyrektor szkoły, ksiądz, pop, aktywistki NGO-sów, znane postacie. To jest społeczne. Tak, to już to jest taki VIP-y społeczne. Tak? Ale na początek to jest pielęgniarka położna. Jakbyśmy, mamy największe stężenie, oczywiście największą liczbę położnych na 100 tysięcy na świecie. I najsłabsze wyniki w raku szyjki. Tylko Rumunii oczywiście są z tyłu. To znaczy, jakimi my jesteśmy fajtłapami, na co my się godzimy. To znaczy, to źle organizujemy. No i no to też, no ale to wie pan, czyż taki jest, takie są sądy, tacy są politycy, jacy my jesteśmy. Przecież to nie ma, to miejmy sami do siebie pretensje. Im bardziej wyżej jakby będziemy jawnie o tym mówić, im bardziej będziemy pisać na ten temat artykuły, im bardziej będzie, no przepraszam, ja nie jestem, ja naprawdę absolutnie nie jestem zwolennikiem komunizmu, ale Michał Siergiejewicz Gorbaczow, głasność, pierestrojka. To tak, nie wiem, autorefleksja i próba postanowienia poprawy. To, czy to nazwajmy pięć warunków sakramentu pokuty, czy głasność, pierestrojka, to jest logicznie to samo. I pytanie, ilu ludzi, ile trzeba zapraszać? No są osoby, których wcale nie trzeba zapraszać, właśnie te 10%. No i sami tam, jeszcze jak ich zapiszesz, to 20% już po prostu i pani zapraszam za 3 lata. U nas dziewczyny położne od razu drukują zaproszenie, umówienie, nie zaproszenie, tylko umówienie za 3 lata. Ona wie, że za 3 lata w gabinecie numer 10 o 10:10 10 października ma się zgłosić. Ale to już są te świadome panie. To już są, no tak, są te, ale to jeszcze trzeba wyedukować, dlatego właśnie, tam wcześniej mówiłem, że o tej edukacji. Tak? I te edukacje oczywiście trzeba mówić już w szkole średniej i nie tylko rozmawiać o biologii, tylko o organizacji. Bo ludziom trzeba powiedzieć i czy zbudować świadome motywatory. Za chwilę jeszcze tam dojdę do tego. Tak, w Szwecji, jeżeli masz 1000 koron limit, weźmiesz, zapłacisz, możesz sobie odliczyć. Ja, pamiętamy o gościach naszych online, zaraz do pań wrócimy. Skończę. Jeszcze proszę spojrzeć, że niektórych ludzi trzeba zaprosić nawet 30 razy. Jest taka mała grupa, no i co z tego? No i trzeba ich 30 razy zapraszać. Natomiast większość tam 8. To z naszego tu doświadczenia, generalnie na początku jest opór, no to jakby na początku jest entuzjazm. No to ten entuzjazm trzeba ułożyć, jakby zwalczać w postaci planu, że musi być skrupulatny plan wykonawstwa, KPI i tak dalej. Później się tworzy opór, no bo każdy nie chce i tak dalej, a tutaj wyniku jeszcze nie ma, nakłady rosną, a wyników nie ma. No i wtedy na opór trzeba się jakby uprzeć, czyli systematyczność, wytrwałość. Później jest w pewnym momencie, no maksymalnie, że tak już ci ludzie ledwo żyją i tak dalej, jest wysiłek, ale trzeba stymulować, położyć dobre słowo, monetę, pokazać twarze w prasie, w telewizji i tak dalej.
No i później jest w pewnym sensie już maksymalna frustracja, wsparcie psychologiczne, tak? Coacherzy, nagrody, może jakaś konferencja w Gołębieskim, no coś trzeba tym ludziom maksymalnie tam wynagrodzić. Ja nie wytrzymam i przerwę, jeśli wam to jest, ale tylko krótko. Wystarczy dobra organizacja, czyli to, co wy robicie i udostępnienie możliwości. I wcale nie trzeba kobietom ani marchewki, ani kijka w wielu przypadkach, tylko po prostu umożliwić. System by się udławił, gdybyśmy nagle, gdyby wszystkie kobiety, które tak naprawdę chcą skorzystać z badania, miały to umożliwione, to zapewniam, że system by się zadławił, nie dałby rady. Ale nasz system się wcale nie zadławiał, bo pacjentowi jak się wytłumaczy, że zostały wszystkie czynniki prognostyczne i predykcyjne oznaczone i cały łańcuch zdarzeń, tak zwany łańcuch wartości jest opanowany i nasze wyniki konsultuje w końcu tam powiedzmy profesor czy Gutmeier, czy profesor Olszewski, jest to wiarygodny wynik, to ona wie, że ona może przyjść rada i wcale pacjentki nie zadławią systemu, przysięgam pani. Największy problem to jest niestety w dużych miastach. Im większe miasto, tym większy problem organizacyjny. Im mniejsza Polska powiatowa czy gminna, tym łatwiej jest to opanować. Bo ci ludzie są grzeczni, mili, spokojnie czekają na swój ten, im tylko dać szansę. I tu już tylko skończę ten wykres, że na końcu chodzi rutyna. I na walką rutyna polega na stosowaniu szkoleń i innowacji. To tu pan nawiązywał, to jest z elementów ze Szwecji, przedostatni slajd. Czyli pierwsze to jest ta kwestia, ten udział oportunistyczny od 5 do 15%. Później te akcje masowe, no zdrowa szkoła, zdrowa gmina, zdrowe miasto, zdrowa dzielnica. Tu jest przede wszystkim element logistyczny dla pacjentów. I później na końcu każdy kontakt jest, za każdym razem trzeba tego człowieka zaprosić. Proszę zobaczyć, tutaj to jest akurat gmina Korczew, no przemiła. Natomiast zobaczcie, jakie proste metody. Kartka papieru, zwykły stół, zwykli ludzie. Zwykli pacjenci, zwykła szkoła, to nic nie ma żadnego barieru. Po prostu wszystko jest zwykłe. I tutaj chyba ostatni już slajd, a może już nie. W każdym razie, tak, to był ostatni slajd. Generalnie jest jeszcze tak, nie pokazałem slajdów, tu nawiązanie do pana. Podzielenie grup na grupę ryzyka, czyli wyodrębnienie pacjentek z wysokim ryzykiem rodzinnym, oznaczenie mutacji BRCA, wszystko sfinansowane. Wszystko w tym kraju może zrobić. Fundusz za wszystko płaci z naszych podatków. Można znajdować, robić operacje profilaktyczne i zdawać czas, tylko to trzeba inaczej podzielić, inaczej zorganizować. I jest miejsce i dla tych grup, które powinny być w stałej kontroli od, no, teraz od 45 do 75 i również na badania takie przygodne. Na wszystko w tym kraju są pieniądze, tylko trzeba inaczej podzielić. Dziękuję. To jeszcze tak, proszę bardzo, proszę. Tak, panie profesorze. Zaraz mi umknie a propos tych pieniędzy, to jednym z takich elementów jest moja walka i też z NFZ-em a propos leczenia nadżerek, czyli leczenia czegoś, czego kobiety w ogóle nie mają. I sprawdziłem w moim województwie, za leczenie nadżerek NFZ Śląski płaci około 4 milionów rocznie, czyli na leczenie czegoś, czego nie ma, bo kobiety nie mają nadżerek. Natomiast jeszcze a propos dużych miast, Nie jest taki problem przekonania i zorganizowania w dużym mieście, bo ja sobie przypominam taką rozmowę a propos zorganizowania aktywnego programu cytologicznego przed wejściem tego narodowego programu badań cytologicznych. Tam miliony wyrzucono w błoto, nic nie osiągnięto. I kończyliśmy właśnie dogrywanie sprawy i pamiętam, był prezydent i chcieliśmy wykorzystać emerytowane położne. I zaproponowaliśmy, że damy 2 złote każdej położnej, która przyprowadzi jedną kobietę do badania cytologicznego. Prezydent tak słucha, dobrze, dam 5 złotych. To była jego aktywność. I już nawet mieliśmy miasto podzielone na dzielnice położne ogarnięte, które będą pukać do drzwi i ściągać, bo one najlepiej w rejonie znają, gdzie te kobiety mieszkają. I niestety to było dosłownie tydzień przed wprowadzeniem tego programu narodowego. Przyjechał do nas, myśmy się zwrócili o PESEL-y, no i przyjechał kierownik tego wojewódzkiego centrum diagnostyki cytologicznej, no wysłuchał naszego programu, mówi do nie, bo my już tu zaczynamy ten narodowy program, po czym wykorzystał oczywiście nasze wszystkie pomysły, a myśmy nie zrealizowali tego w mieście, no bo już ogłoszono ten narodowy program. Natomiast co do szczepień, to nasz program katowicki jest zatwierdzony przez AOTM pozytywnie, on jest na stronie. Myśmy go
Ja nie zabezpieczałem praw autorskich, on jest kopiowany przez wiele miast i można go dopasować do każdej gminy, miasta, powiatu, nawet ogólnopolski może być, tylko trzeba chcieć. W Polsce wszystko jest i ludzie, którzy chcą, są, tylko nie można się przebić właśnie przez... Ale pan dał parę przykładów, profesor Spaszyński coś zrobił wcześniej, później profesor Nowakowski. No ten program, który został profesor Nowakowski, jedna trzecia badań była wykonana w naszym obszarze, no to jest nowoczesny. To jest taki sam jak w Szwecji i Danii. Wszystko jest zrobione, przetestowaliśmy. Teraz tylko czas to robić. Ja nie powiedziałem jednej rzeczy. Jeszcze przeszkodą jest niestety model biznesowy oparty u nas na gabinetach prywatnych i tego nikt nie zlikwiduje. Ich trzeba po prostu włączyć, tak jak w COVID-zie. I trzeba włączyć w tą grę, ale to jest proste. Wystarczy tylko, żeby sprawozdawcze wykonywały laboratoria. To jest tak wszystko banalne, że to można w ciągu kilku miesięcy prawnie naprawić, natomiast potem trzeba z 5 lat pracować i my możemy osiągnąć najlepszy wynik na świecie. A to panie doktorze, tak w 5 słowach, czego brakuje klinicy stąd dla chorych na raka szyjki macicy w porównaniu z wytycznymi klinicznymi? Z pięć słów. No, brakuje organizacji, no brakuje spięcia wszystkiego w łańcuch zdarzeń. Czyli to co mówiliśmy, żeby ten system działał, wszystkie elementy połączone. Tak, no, później to rozdzielimy na setki szczegółów, bo to trzeba by z 1000 szczegółów wymienić. No to trzeba każdą śrubkę, czym różni się Mercedes od Moskwicza? Kontrolą jakości. On ma tyle samo kłusień. Da się to zrobić. Wszystko jest, tylko musi być poddane pewnego świadomej organizacji wysokiej. Bardzo dziękuję. Teraz już przeskakuję od naszych drogich ekspertów, którzy są z nami online. To wszystko jest ciekawe, co tutaj Państwo powiedzieliście. I w pierwszej kolejności poproszę o głos pana doktora Jerzego Kryglewicza, który jest ekspertem do spraw ochrony zdrowia. Czy pan doktor nas słyszy? Słyszę bardzo dobrze. My też pana doktora słyszymy. Nowotwory oprócz diagnostyki, leczenia to też koszty. Koszty ze strony państwa, pracodawców i całego systemu. To także częstsze renty, wcześniejsze przechodzenie na emerytury, etc. To także prezenteizm i absenteizm. Jakby pan ocenił ten obszar właśnie w onkologii, w nowotworach kobiecych? Jak to wygląda? Dziękuję bardzo, ale nim zacznę odpowiedź na to pytanie, chciałem się odnieść zarówno do pana rektora Mijalskiego, jak i doktora Brusaczyka, którzy chyba bardzo słusznie wspomnieli o Szwecji, która jest specyficznym państwem, gdzie obywatele biorą odpowiedzialność za własne zdrowie, gdzie mamy najniższy poziom palących papierosów, który jest na poziomie 5%. W Polsce w tej chwili to już jest 29%, bo mieliśmy w ostatnim czasie wzrost, gdzie udało się walczyć z Parkinsonem zębów u dzieci. Praktycznie wielu stomatologów straciło pracę. No i przede wszystkim skuteczny plan walki z pandemią, który był oparty na rekomendacjach, a nie na zakazach. W Szwecji nie było lockdownów, natomiast była odpowiedzialność obywateli za własne zdrowie. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim edukacja. To, o czym dr Brusaczyk powiedział, o czym pan dr Michalski powiedział. Tam przede wszystkim ta edukacja zaczyna się w szkołach. To, co jest optymistyczne, że taki mały kroczek, jeśli chodzi o edukację, która oczywiście najlepiej jest realizowana w szkołach, bo wtedy ma charakter powszechny, jest to, że w tym roku szkolnym Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że pierwszy raz rozpoczną się lekcje o zdrowiu. I ta lekcja o zdrowiu ma dotyczyć profilaktyki chorób onkologicznych. To jest zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie zrealizowany i to wydawałoby dużą szansę w dłuższej perspektywie na uzyskanie tych efektów zdrowotnych, bo nasza szkoła na dzień dzisiejszy nie odgrywa praktycznie żadnej roli, jeśli chodzi o edukację zdrowotną, a często dzieci przeładowane są materiałem, który tak naprawdę w ich życiu nie będzie odgrywał ważniejszej roli. A teraz przechodząc do tego pytania, więc te koszty oczywiście są związane, koszty, które generują nowotwory kobiece, dotyczą zarówno kosztów zdrowotnych, jak i kosztów społecznych. To, co jest dosyć istotne, pokazujące skalę kosztów zdrowotnych, to przede wszystkim wydatki na innowacyjne leczenie, które są związane z programami lekowymi. I tutaj tym programem lekowym, który jest najdroższy dla NFZ-u, ponad 11% wydatków na innowacyjne leczenie programów lekowych dotyczy raka piersi, i który znacznie wyprzedza raka płuca czy inne nowotwory. No, to jest aż 11%, co warto powiedzieć, że tych programów lekowych w chwili obecnej jest ponad 100, więc widać jaki jest ogromny, po pierwsze, przełom i ogromne wydatki, jeśli chodzi o koszty zdrowotne, ale skoncentruję się na kosztach społecznych. Te koszty są związane jak gdyby z kilkoma elementami, czyli koszty, gdzie mamy straty
spowodowane nowotworami kobiecymi z budżetu państwa, koszty, które ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale to, co jest również istotne, koszty, które ponoszą rodziny i pacjentki związane z tą chorobą, one też dosyć istotny sposób odgrywają tą negatywną rolę, jeśli chodzi o kwestie społeczne. W perspektywie społecznej te koszty, jeśli chodzi o budżet, związane są i zmniejszoną produktywnością spowodowane niezdolnością do pracy, bo wiadomo, że te kwestie związane z niezdolnością do pracy często pokrywane są przez pracodawców, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy też wspomnieć, że osoby, które chorują z powodu nowotworów, a pracują, to również mają zmniejszoną wydajność w pracy z powodu choroby. To oczywiście jest spowodowane wieloma czynnikami, z wieloma efektami tej choroby. No i to, co jest bardzo istotne, to przede wszystkim kwestie związane z utraconą produktywnością z powodu przedwczesnej śmierci kobiet, które są w okresie produkcyjnym. Wspominaliście Państwo, jeśli chodzi o dane statystyczne, że nasza polska statystyka jest bardzo niedokładna, czy w kwestii epidemiologii, czy w kwestii również mierzenia efektów zdrowotnych. Ja podam dane, które są w miarę aktualne, jeśli chodzi o absencję chorobową spowodowane nowotworami kobiecymi. Te dane są zaczerpnięte z map potrzeb zdrowotnych, gdzie akurat ta część jest w miarę aktualnie pokazywana. I jeśli chodzi o raka piersi, to w roku 2021 mieliśmy 7,3 miliona dni absencji chorobowej. Koszt tej absencji, jeśli byśmy założyli, że jeden dzień absencji, to są dane ZUS-owskie, to jest 108 zł, to jest blisko 788 milionów zł, które ZUS i pracodawcy ponieśli na związku z niezdolnością do pracy. W przypadku raka jajnika mamy znacząco mniejsze wydatki, bo to jest tylko 200 tysięcy dni absencji, a kwota poniesiona na koszty związane z niezdolnością do pracy to 21 milionów złotych. Najmniej zwolnień mamy z powodu raka szyjki macicy, 115 tysięcy dni absencji, 12,4 miliona złotych, jeśli chodzi o wydatki zarówno ZUS-u. Średnia długość absencji najdłuższa jest w przypadku raka jajnika, to jest 26 dni, w przypadku raka piersi 25, a w przypadku raka szyjki 22. Jeśli chodzi o dane dotyczące całościowego podejścia do zagadnienia, tutaj powołam się na raport, w którym miałem okazję uczestniczyć. Jest to rak piersi w Polsce, leczenie to inwestycja. Ten raport został opracowany przez Uczelnię Łazarskiego, firma Sequence. No i to był raport, który jak gdyby całościowo podchodził do kosztów społecznych związanych z leczeniem raka piersi. No, skupię się na raku piersi ze względu na skalę kosztów zdrowotnych i społecznych, które Państwu przedstawiłem, więc przede wszystkim to, co jest dosyć istotne, to te dane są, powiedzmy sobie, sprzed 8 lat, czyli należy wziąć pod uwagę, że te kwoty, o których będę mówił, to one są już jak gdyby historyczne, więc należy je mnożyć razy 3, razy 4. Ja tutaj po chwilę się pewną symulację, jakie te kwoty mogły być, więc utrata dochodów w związku z nieobecnością chorej na zaawansowanego raka piersi, zarówno związane z czasową i trwałą niezdolnością do pracy, powoduje, że średni ubytek PKB to jest 35 tysięcy złotych na osobę. Należy założyć, że obecnie to pewnie jest ta kwota blisko 100 tysięcy złotych. Natomiast to, co jest bardzo ważne, co wtedy wyszło w raporcie, że roczny ubytek PKB dla osoby chorej poniżej 45 roku jest dwukrotnie wyższy niż osoby starszej. I on wtedy wynosił 70 tysięcy, więc możemy teraz szacować, że na pewno jest to kwota powyżej 150 tysięcy. Całkowite koszty utraconej produktywności z powodu przedwczesnej śmierci, mówię o globalnych kosztach, szacowaliśmy w roku 2014 na 800 milionów złotych w skali roku, więc teraz powiedzmy sobie na pewno byłaby to kwota około 2,5 miliona złotych. 2,5 miliarda, przepraszam, oczywiście 2,5 miliarda. Natomiast to są te koszty, które ponosi budżet państwa, natomiast istotne są również koszty, które pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i one są jak gdyby podzielone na trzy grupy.
mamy koszty związane z tytułu niezdolności do pracy, tak zwanej krótkotrwałej niezdolności, tutaj mówimy o absencji, czyli L4. Mamy koszty związane z kosztami z tytułu rent, z tytułu niezdolności do pracy oraz koszty związane z rehabilitacją. W przypadku kosztów, rent z tytułu niezdolności do pracy w roku 2012 to było 142 miliony złotych. Wydaje mi się, że ta kwota będzie 3-4-krotnie wyższa i ona będzie spowodowana dwoma elementami. Po pierwsze, oczywiście wzrosły wysokości rent, ale to, o czym Państwo żeście zauważyli, pomału nowotwór piersi staje się chorobą przewlekłą, czyli te osoby żyją zdecydowanie dłużej. W związku z tym oczywiście te koszty, które są generowane przez te koszty, które są związane z tą chorobą, relatywnie wzrastają. Po prostu na szczęście panie z tym typem nowotworu żyją coraz dłużej. Jest to zarówno kwestia mimo wszystko wcześniejszej wykrywalności. Musimy mieć świadomość, że dostęp do przede wszystkim czy mamografii, czy nawet badania USG na przestrzeni ostatnich lat uległ bardzo dużej poprawie. To, co również jest ważne, to oczywiście dostęp do nowoczesnych terapii lekowych także powoduje to, że wiele osób, wiele pacjentów żyje dłużej. To, co jest istotne, to również oczywiście ta kwota, która obecnie, jak już Państwu powiedziałem, z tytułu absencji chorobowej 788 milionów, również jest spowodowany ten wzrost, bo w roku 2012 było to zaledwie 52, czyli zarówno wzrost wynagrodzeń, od wynagrodzenia liczy się kwoty związane z niezdolnością do pracy przekazywane osobom chorym, ale również przede wszystkim to, że osoby żyją dłużej w związku z tym funkcjonuje. Oczywiście trzecim elementem, który funkcjonuje w wydatkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to przede wszystkim świadczenia rehabilitacyjne. Tu mamy dwa rodzaje świadczeń rehabilitacyjnych. Jedna rehabilitacja to jest w pobliżu pacjenta, a drugie to są tak zwane turnusy rehabilitacyjne, które odbywają się w uzdrowiskach. I tutaj muszę powiedzieć, bo miałem okazję dokonywać audytu uzdrowisk, to jest najbardziej spektakularny program prewencji rentowej, jeśli chodzi o rehabilitację pacjentek z rakiem piersi w uzdrowiskach. Jest to doskonale realizowany projekt. W tym programie są zarówno dietetycy, psycholodzy, ale przede wszystkim jest świetnie zrealizowana rehabilitacja. Najczęściej celem tej rehabilitacji jest zmniejszenie obrzęków limfatycznych i trzeba przyznać, że w zasadzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje tylko dwa bardzo dobrze zrealizowane programy. To jest program właśnie dla kobiet po mastektomii, jak i również program rehabilitacji dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Dla innych jednostek chorobowych nie ma takich dobrych rozwiązań. To, o czym często zapominamy, to przede wszystkim kwestie związane także z sytuacją ekonomiczną chorującej kobiety i jej rodziny. To, co jest bardzo ważne, to przede wszystkim to, że osoba, która choruje, przestaje jak gdyby aktywnie pracować, ma określone utrudnienia, jeśli chodzi o pracę, ale także przede wszystkim może zaprzestać wykonywania obowiązków domowych. Jeśli ma pani na przykład dzieci, to często musi zatrudnić osobę do opieki nad dziećmi lub skorzystać z rodziny. Te kwestie są istotne. To, co myśmy w tym raporcie wykazali, to przede wszystkim dokonaliśmy pewnej analizy, jakie koszty ponoszą pacjentki i ich rodziny związane z chorobą. Te koszty były oszacowane, było to robione w formie ankiet przeprowadzonych wśród pacjentek i te koszty w roku 2013 wynosiły 14 tysięcy złotych, więc możemy się spodziewać, że teraz będzie to zdecydowanie więcej. Natomiast to, co było bardzo interesujące, to na co te kwoty pacjentki wydawały. Przede wszystkim na leki, które były przepisywane przez lekarza. Musimy mieć świadomość, że nie wszystkie leki są refundowane. Część leków, które zmniejszają objawy, czy ewentualnie leki, które są wywołane skutkami ubocznymi. No i część leków, które
także pacjentki korzystają, bo musimy mieć świadomość, że bardzo dużo pacjentek równolegle korzysta z tak zwanej niekonwencjonalnej terapii, starając się jak gdyby wspomagać również działaniami, które no, nie są jak gdyby uznane przez wiedzę medyczną, tylko szukają jak gdyby nowych rozwiązań. To, co jest interesujące, to widzieliśmy w tym raporcie, że zwłaszcza młode pacjentki przed 40 rokiem życia korzystały często z alternatywnych metod leczenia, a pacjentki starsze nie, czyli tak trochę paradoksalnie ta sytuacja wyglądała. To, co również jest istotne, to kwestie związane z wydatkami na sprzęt medyczny, z materiałami opatrunkowymi, które również są istotne. Kwestia również często dodatkowych elementów, które są istotne, jeśli chodzi o zmianę stylu życia. I bardzo dosyć dużym wydatkiem są dla niektórych pacjentek były wydatki związane z transportem, zwłaszcza dla pacjentek, które mieszkały w dużej odległości od leczenia, czyli zarówno dojazd do lekarza prowadzącego, czy szpitala, czy na zabiegi, czy do radioterapii, czy inne. To też są różne koszty, które ponoszą pacjenci. Czyli panie doktorze, wejdę w słowo, rzeczywiście tych kosztów jest sporo i lepiej inwestować w profilaktykę, w diagnostykę. I końcu ostatnie tak. Zdanie. I to, o czym powinniśmy również pamiętać, to żywność związana z dietą prowadzoną do zaawansowanego raka piersi. Musimy mieć świadomość, że często te pacjentki wymagają innego odżywiania. Często jest to dieta przemysłowa, która no, niestety też ponosi koszty. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I korzystając z okazji, dwie panie muszą nas opuścić, pójdą dalej na konferencję. Bardzo dziękujemy pani dr Marii Lykosowicz i pani Annie Kubieckiej. A my wracamy do naszych pań, gości naszych online. I teraz poprosiłabym o odpowiedź panią Małgorzatę Krętowską. Jest pani z nami, pani Małgorzato? Jestem. Bardzo dziękuję za czas oczekiwania i dziękuję, że pani jest z nami. Pani Małgorzato, jest pani wiceprezesem Stowarzyszenia Eurydyki, ale jest pani także pacjentką, która przeszła leczenie onkologiczne z powodu raka jajnika. Jak pani ze swojej perspektywy, widząc to od drugiej strony, widzi problem, jeśli chodzi o diagnostykę w tym obszarze, nawiązując poniekąd do pani historii zdrowotnej? Jakby pani mogła nam powiedzieć? Z tego, co ja wiem, w ogóle rak jajnika jest takim nowotworem bardzo trudnym do diagnozy. Tak, czyli na przykład w przypadku raka szyjki macicy, tak, mamy cytologię, mamy jakieś pytanie HPV, mamy teraz szczepienia, natomiast jeżeli chodzi o raka jajnika, takich możliwości nie ma. I tak naprawdę z tego, co my obserwujemy, tak, po rozmowach z pacjentkami, z którymi rozmawiamy w szpitalu też, największym problemem jest trafienie w ogóle do ginekologa z tymi objawami, które są. Ponieważ pierwsze objawy raka szyjki, raka jajnika, one nie są takie często związane w ogóle z ginekologią. Tak, mam na przykład powiększenie obwodu brzucha, mam jakieś problemy z trawieniem, z wzdęciami, z niestrawnością i tak naprawdę te pierwsze, które kierują kobiety bardzo często, to jest lekarz rodzinny, a następnie gastrolog. Tak? I dosyć często bywa tak, że dopiero po kilku miesiącach, jeżeli wszystkie badania wychodzą poprawne, tak gdzieś tam się pojawia światełko takie, że być może warto jeszcze pójść do ginekologa i może w tym kierunku się leczyć. Stąd mi się wydaje, że tutaj jest spora odpowiedzialność właśnie też lekarzy rodzinnych, żeby tak ukierunkowali taką pacjentkę, tak, że być może oprócz gastrologa warto też się udać jednak do lekarza, a właśnie do ginekologa. I jeżeli chodzi o moją historię, to rzeczywiście w moim przypadku zaczęło się od tego, ponieważ ja miałam diagnozę postawioną 6 lat temu, w lutym roku 2017. I u mnie parę miesięcy wcześniej ja zaobserwowałam właśnie zwiększenie obwodu brzucha. Tylko, że ja nie byłam tego świadoma i tak naprawdę to, co ja robiłam, no to starałam się trochę mniej jeść, prawda, trochę może więcej ćwiczyć, ale natomiast zauważyłam, że to żadnych efektów nie dawało, prawda? Stan był taki, jaki był. I dopiero tak naprawdę może dwa miesiące później tak były pierwsze krwawienia między miesiączkami, które zasugerowały mi to, że powinnam pójść do ginekologa. Ponieważ nie byłam u ginekologa rok czasu, to jak gdyby udałam się do niego i znaleziono u mnie w badaniu USG torbiel. Czyli był znowu kolejne dwa miesiące leczenia torbieli, żeby ona się zmniejszyła. Tak?
po 2 miesiącach tego leczenia efekt był taki, że ona urosła jeszcze bardziej i była gdyby decyzja, że w takim razie usuwamy tą torbiel, bo ona jak gdyby rośnie, a nie się zmniejsza. I ja przyszłam do lekarza już na oddział szpitala. Wykonano mi badania też pod kątem właśnie raka jajnika. To była tak marker C125, ale też ponieważ moja mama była w trakcie chemioterapii z powodu raka piersi, również wykonano mi tomografię 2 dni przed zabiegiem, przed operacją. I ja tak naprawdę przed operacją dowiedziałam się, że mam w tej torbie jest nowotwór. Dodatkowo jeszcze mam przerzut na przeponie. Tak, także ja rzeczywiście miałam taką sytuację dosyć dobrą, że ja nie musiałam analizować różnych scenariuszy, tak, tego co będzie w przyszłości. Ja po prostu byłam już w szpitalu, operatora mi zmieniono na innego, prawda, i następnego dnia miałam tą operację. Natomiast też w trakcie gdyby, mojego leczenia okazało się, że ja mam tak mutację, tak, jestem obciążona mutacją. I też w jakiś tam sposób ja sobie zdawałam z tego sprawę wcześniej, tak, ponieważ w mojej rodzinie, tak, od strony mamy właśnie wiele kobiet chorowało wcześniej, a siostry mojej babci też umierały z powodu raka piersi. Moja ciocia, siostra mojej mamy chorowała na raka piersi. Moja mama zachorowała 5 roku przede mną na raka piersi. Czyli nawet powiedziałam kiedyś mojej mamie, że wiesz mamo, że mi się wydaje, że ja też będę chorowała na nowotwór. I już gdzieś to miałam w swojej głowie. Okazało się, że rzeczywiście tak, mam tą mutację BRCA1, tak, która niestety powoduje, że mam większą szansę na raka jajnika, ale też raka piersi. I teraz oczywiście leczyłam z powodu raka jajnika, ale z drugiej strony taka świadomość tego, że mam tą mutację i że ta mutacja może również zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że i zwiększa, że będę miała raka piersi, to kolejną decyzją, którą musiałam podjąć, to było to, co ja mogę w ogóle z tym zrobić, tak? I rzeczywiście od 19 roku zaczęto refundować profilaktyczną mastektomię, tak? I mimo, że to była trudna i niesamowicie decyzja dla mnie, tak? Ja zdecydowałam się na to, że tak te operacje jak gdyby przejdę i je przeszłam. Także w tej chwili uważam to, co powiedziałam, tak? Że w przypadku raka jajnika trudnym elementem jest sam początek. Jak już się trafi do ginekologa, do dobrego specjalisty, dodam też, tak, który to zdiagnozuje, potem samo leczenie już jest jak gdyby, no powiedzmy, tak nie tyle łatwe, ale gdyby jakoś tam tak ukierunkowane. Tym bardziej, że w tej chwili jest coraz więcej leków, które tak się pojawiają na rynku i które po prostu można wykorzystać w leczeniu raka jajnika. Natomiast sam początek tak nie jest ciekawy. Czyli szybka diagnoza i w miarę szybko podjęte leczenie. To by było najlepsze, tak? Natomiast no właśnie w przypadku raka jajnika problem jest z tym, żeby zaobserwować tak naprawdę te pierwsze symptomy, które nie są oczywiste. Tak, są oczywiste dla nowotworu jajnika. Tak, dla raka jajnika, dokładnie tak. To bardzo dziękuję i jeszcze poproszę o wypowiedź i też dziękuję za cierpliwość panią Alicję Stańczuk, edukatorkę Stowarzyszenia Niebieski Motyl. Słyszy nas pani Alicjo? Tak, słyszę, dziękuję. Ja się postaram tak w miarę szybko, bo już czas nas goni. Tak, z jakimi najczęstszymi problemami się spotyka pani wśród pacjentek, które przychodzą do państwa, do organizacji? No myślę, że wszystkie te problemy zostały gdzieś tutaj poruszone przez państwa. Przede wszystkim z brakiem edukacji, to jest to, co już mówiliśmy. To mnie bardzo te lekcje o zdrowiu zainteresowały, jak to faktycznie będzie wyglądało w szkołach, bo ja miałam problem dostać się z edukacją menstruacyjną tutaj w Małopolsce z pewną fundacją do szkół, gdyż to też temat został uważany za jakby niekoniecznie potrzebny i ja uważam za kluczowy dla dziewczynek w szkołach podstawowych. Więc ta edukacja i to, że w Polsce nie ma w ogóle takiej prozdrowotnej edukacji, bo faktycznie uczymy się na biologii o amebach i różnych innych rzeczach, które potem totalnie nam w tym przyszłym życiu nie są potrzebne. Nie mamy tych pozytywnych nawyków. Dzieci nie wiedzą, jak się prawidłowo odżywiać. To wszystko to, co tutaj mówimy, tak? Nie dokonują od małego jakichś tam wyborów. Wiadomo, że to my rodzice, bo ja sama mam dzieci, kierujemy gdzieś i my też ich uczymy, no ale jednak gro czasu dzieci spędzają w szkołach, tak? Więc no, byłoby świetnie, gdyby wreszcie jakaś edukacja prozdrowotna u nas była. Nie mówię tu wyłącznie o edukacji seksualnej, ale w ogóle o edukacji prozdrowotnej, która ma na celu budowanie właśnie tych pozytywnych nawyków na każdym obszarze. Bo tu mówimy też o lęku, jeśli chodzi o badania, tak?
No ja nie do końca też się zgodzę, że i też wiem o tym, że coraz więcej pacjentek jest w tej młodszej grupie wiekowej przy raku szyjki macicy, także nie tylko po 50, nie tylko po 40. Ja zachorowałam mając 30 lat, chodziłam regularnie do ginekologa, badałam się, jakby no to też jest edukacja i wybór odpowiedniego specjalisty, tak jak powiedziała Małgorzata przed chwilą. Z tym się też musimy liczyć, że my musimy być świadome, musimy wiedzieć, czego oczekujemy, o co pytać, do jakiego specjalisty idziemy, to też jest bardzo ważne. Musimy się nie bać konsultować z innymi, bo tak naprawdę gdybym ja nie poszła, nie skonsultowała się i moja intuicja nie nakazała mi po prostu pójść do innego specjalisty, który faktycznie jest specjalistą w tej dziedzinie, bo był to profesor, no nie wiadomo, czy byłabym z Państwem dzisiaj. Dlatego też słuchanie tej własnej intuicji, dbanie o siebie w taki sposób świadomy jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego tutaj ja nie do końca z tym przymusem. Ja wiem, że Pan oczywiście tutaj podnosił te kwestie w dobrej wierze, natomiast ten przymus nie do końca moim zdaniem będzie dobry w pewnych grupach. I też tu się odniosę do tego, że ta Polska powiatowa jest taka grzeczna i łatwo to tam zorganizować. No ja miałam przyjemność jeżdżenia, tutaj jestem z Małopolski, z taką kampanią edukacyjną, jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy po mniejszych miastach Małopolski, naprawdę takich małych, małych, bo nie mówię tu o Krakowie, ja nie o Tarnowie, tylko o mniejszych miastach. I tam jest bardzo duży problem ze świadomością, z dostępnością przede wszystkim tych ginekologów, bo trzeba sobie zdać sprawę, że połowę czasu takiego ginekologa, który przyjmuje na NFZ, nie mówię tu zabierają, broń Boże, ale on spędza na kobietach w ciąży, tak? On musi mieć listę też pań, które są w ciąży, one są priorytetem dla niego w tym przyjmowaniu NFZ-owym, a te panie, które gdzieś czekają na tą profilaktyczną wizytę, no muszą czekać dłużej, tak? To się odwleka w czasie. Wielokrotnie spotykałam się z takimi głosami ze strony pacjentek, że one nawet na cytologię na NFZ muszą czekać 3 miesiące, tak? I taka pacjentka mówi do mnie, no dobrze, ja mam cykl menstruacyjny, jak za te 3 miesiące mi wypadnie miesiączka, to co, to kolejne 3 miesiące? No i to tak trwa, przedłuża się w nieskończoność. Więc ten problem z dostępnością i to, co tutaj pan doktor powiedział z tą organizacją, to jest po prostu moim zdaniem też taka kluczowa kwestia, na to pacjentki się bardzo skarżą i żalą, bo jest ta prywatna opieka medyczna, ale to też wiemy, że te cytologie nie są rejestrowane, no to wszystko, to jest jakby no, połączenie wszystkich tych ogniw, o których tutaj my mówiliśmy z punktu widzenia zarówno Państwa jako specjalistów, medyków, lekarzy, ekspertów, jak i nas, pacjentów, pacjentek. No to byłoby takie wymarzone rozwiązanie, myślę, aczkolwiek no jest trudne i wymaga lat wprowadzania, wdrażania. I kto miałby to wdrożyć? No właśnie, to jest też kolejna sprawa tego, że te programy profilaktyki, one po prostu nie są realizowane, bo to miało być z założenia wyglądać tak, że pacjentka może z ulicy przyjść na taką profilaktyczną cytologię. To jest mrzonka. Pajęce, dziękujemy. Może kiedyś zrobimy okrągły stół, gdzie spotkają się i eksperci, i systemowi, medyczni, i decydenci, i pacjentki. I wszystkie głosy będą tutaj powiedziane i coś dobrego z tego wyjdzie, żeby połączyć te wszystkie systemy, żeby to rzeczywiście w praktyce działało. Tak? Motywacja, ale też przymus na niektórych też zadziała. To też zależy od charakteru człowieka. Musimy już powoli kończyć, ale jeszcze ostatnie słowo tutaj przekażę naszym ekspertom, którzy są w studiu. Może drogą podsumowania, idąc tutaj od pierwszego naszego eksperta, od pana doktora Dariusza Prusaczyka. Artura, przepraszam, podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy dzisiaj, może jakieś coś pozytywnego jednak. No ja myślę, że znaczy, my tu byliśmy wszyscy zgodni. Tutaj nie padło żadne zdanie jakby całkowicie odmienne. To wszyscy jesteśmy w pełni zgodni, że to trzeba zorganizować, że to trzeba zatrudnić profesjonalistów. W Polsce takich profesjonalistów jest wiele. System bankowy, system informatyczny, systemy telekomunikacyjny. Polska ma w tej chwili najlepsze na świecie i jeździmy po świecie i wiemy, że mamy dobre, no jak nie najlepsze, to tam pierwsza dziesiątka. Niczego się nie wstydzimy. Zatrudnić profesjonalistów do profesjonalnego zorganizowania, co jest bardzo złożoną sprawą i teraz już nie chciałbym przynudzać, całego złożonego procesu. Nasze społeczeństwo tego dorosło i tego chce. Natomiast oczywiście te różne metody i edukacja i powodki pozytywne, negatywne, ale najważniejszą sprawą jest zorganizowanie i zredukowanie nieoptymalności, bo położne i lekarze ginekolodzy są dzisiaj źle zatrudniani, mamy ich nadmiar w przeciwieństwie do innych specjalistów, a specjaliści od zarządzania funduszu muszą mieć wyznaczone cele.
i te cele muszą być wyegzekwowane i również samorządy muszą mieć cele. I to musi być wszystko jawne i ja dziękuję ze swojej strony i tu się zgadzam ze wszystkimi Państwa. Teraz przekazujemy mikrofon panu prezesowi Dariuszowi. Tak. Jakby dwa kierunki tutaj się w trakcie dyskusji wykrystalizowały. Jeden organizacyjny, czyli na poziomie organizacji. I tu w zasadzie wszystko zostało powiedziane, ale ja bym chciał powiedzieć o tej drugiej części, myślę mocno tutaj niedodyskutowanej, że wiele zależy od samych kobiet. I na zmiany w organizacji to bym specjalnie nie liczył, bo obserwuję to już dobre 20 parę lat. Podziwiam entuzjazm i interlokutorów, ale to pewnie się nie wydarzy. A taki mały sygnał tego, że się nie wydarzy, to proszę przysłuchać się, jak dzielą się zwycięzcy wyborów Ministerstwem Zdrowia. Nie ma chętnych, żeby to wziąć i wiadomo dlaczego. Zostało to, też będzie problem. Ja chcę zaakcentować powagę, jakby sens zaangażowania się samych zainteresowanych. Wiele, drogie panie, tutaj zebrane od was zależy. Trzeba proaktywnie na program edukacyjny, który tak jak w Szwecji, tu nie trzeba odkrywać Ameryki, naprawdę można podejrzeć Czechów, można podejrzeć Szwedów. Sprawdzone rozwiązanie, nie trzeba by myśleć koła od nowa, po prostu kopiuj, wklej, ale to się pewnie nie wydarzy. To, co się może wydarzyć, to po prostu zainteresowanie się sobą. Jest internet, są narzędzia do tego, żeby profilaktykę wdrażać wcześniej i przypomnę, 50% nowotworów kobiet to jest rak piersi i rak szyjki macicy. Obydwa są całkowicie wyleczalne. Tylko trzeba do tego podejść z głową i z wiedzą. I apeluję, żeby w tą wiedzę panie zainwestowały. I teraz jeszcze pan doktor Bogdan Michalski. A to może na koniec troszkę optymizmu. Jeśli chodzi o wyleczalność i przeżywalność z nowotworem. No statystycznie wygląda to fatalnie i pacjent onkologiczny w Polsce żyje najkrócej ze wszystkich pacjentów w Europie, ale można to jak najbardziej zmienić i tu takie małe światełko na horyzoncie się pojawiło. Tworzy się Polskie Towarzystwo Prehabilitacji. Ono powstało z idei przygotowania pacjenta do ciężkiego zabiegu operacyjnego. Często ci pacjenci byli niedożywieni, a potem same powikłania i trudny przebieg choroby po zabiegu operacyjnym. My przenosimy to na prehabilitację pacjenta onkologicznego i to, co mówiła pani doktor Kosowicz o tym trudnym okresie od diagnozy do rozpoczęcia leczenia, to jest kilka miesięcy. Więc my to wykorzystujemy z pacjentem właśnie pod kątem prehabilitacji. I kiedy przychodzi pacjentka zestresowana otrzymanym wynikiem, więc my zaczynamy mówić o zmianie diety, która to jest podstawa w ogóle leczenia onkologicznego, to jest przygotowanie dietetyczne pacjenta. Może jeszcze ważniejszą rzeczą jest rozmowa z psychologiem i tutaj głowa musi działać pozytywnie, nie negatywnie. I trzeba wyrwać tą daną osobę ze stresu. Nie jest to proste, ale udaje się. I trzecim elementem jest odpowiedni ruch, aktywność tych pacjentów onkologicznych. Najgorsze co to położenie do łóżka pacjenta onkologicznego. Nie, pacjent onkologiczny musi być aktywny i w zależności oczywiście od stanu zdrowia i ta fizjoterapia powinna być uświadomiona przed rozpoczęciem leczenia i potem prowadzona w trakcie leczenia i po leczeniu. I z dietą jest dokładnie to samo. Inne przygotowanie dietetyczne, bo może brakuje białka w organizmie, może jakichś witamin. Trzeba to wszystko uzupełnić przed chemioterapią. Jeżeli tego nie zrobimy, to po trzecim cyklu pacjent nam pada i koniec i przerwane leczenie i tu w ogóle żadnego efektu nie będzie. A propos diety, ja sobie przypominam, kiedy uczestniczyłem w pierwszej szkole ginekologii europejska, to była szkoła ginekologii onkologicznej i na tej szkole była pani profesor Nina Einhorn. W ten czas była szefową jednego z największego oddziałów radioterapii onkologicznej, ginekologicznej.
To był olbrzymi oddział i w trakcie rozmowy pani doktor mówi, że tam na tym prawie 60-łóżkowym oddziale, czy nie większym, już nie pamiętam, miała 6 lekarzy i 21 dietetyczek. I takie duże oczy zrobiłem, ale mówię, po co te 21 dietetyczek? No tak, no bo przecież każda ma indywidualne żywienie, inne przed radioterapią, inne w dniu naświetlania, jeszcze inne 2 dni po naświetlaniach. I praktycznie tą całą pracę to spełniały dietetyczki, ale też to był oddział, który miał najlepsze wyniki leczenia na świecie. Pani Eitor była zapraszana na wszystkie kongresy, to była bardzo poważna osoba. Notabene była Polką pochodzącą z Łodzi. Jako dziewczynka została uratowana z transportu do Oświęcimia. Potem znalazła się w Szwecji, no i stworzyła ten cudowny oddział. Ja pamiętam, no, wiele dni rozmawialiśmy na ten temat, ciągle w tej podświadomości sprawa tych dietetyczek, ale to była tak nowa informacja, to był koniec ubiegłego wieku, że no gdzieś tam umknęło nam oczywiście w tym naszym leczeniu onkologicznym, ale w tej chwili no to wraca na bardzo poważne miejsce. I kiedy obserwuję pacjentki, którym udaje się wprowadzić program prehabilitacji plus leczenie onkologiczne, one znacznie dłużej żyją. I szczególną uwagę zwracamy właśnie na walkę ze stresem, psychikę. Mamy świetnych specjalistów, mamy dietetyczki onkologiczne, które dokładnie wiedzą, jak ten program żywienia ustalić. Nie jest to też prosta sprawa dla pacjenta, ale trzeba na kartce napisać, jak śniadanie przygotować, jak drugie śniadanie, jak obiad, a z czego ten obiad ma się składać, i tak dalej, i tak dalej. I widzimy, że efekt leczenia o wiele lepszy jest u tych pacjentek i one żyją znacznie dłużej. Także myślę, że to towarzystwo zostanie lada moment zarejestrowane i częściej będziemy się spotykali właśnie pod kątem prehabilitacji w onkologii. O tym już zaczyna się mówić i myślę, że to pójdzie też w tym kierunku. Bardzo ciekawy wątek tego towarzystwa. Ważna organizacja. Dziękujemy. I powrócę teraz do naszych pań pacjentek w pierwszej kolejności, do pani Alicji. Może pani tutaj podsumować kilka słów i też jakby nawiązać do tej odpowiedzialności pacjentek za zdrowie, o której też mówiliśmy. No ja myślę, że już nawet to moja pierwsza wypowiedź była trochę podsumowaniem. Odpowiedzialność po stronie pacjentek, owszem, no wydaje mi się, że budowanie tej świadomości jest kluczowe i to, żeby kobieta wiedziała, że ona się bada nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu, żeby spełniać te swoje priorytety, które ma w życiu, czy być matką, czy być, nie wiem, bizneswoman, czy być siostrą, partnerką, no bo to jest kluczowe jakby przedstawienie właśnie tych badań też w takim świetle, przełamanie tabu, przełamanie tego problemu rozmowy w ogóle na ten temat, tego, że o tym nie mówimy, że często specjaliści nie chcą też o tym mówić, że kobiety nie potrafią nawet wykonać samobadania piersi, nie dlatego, że nie chcą się go nauczyć, tylko tak bardzo się wstydzą, nie umieją dotykać swojego ciała, nie umieją przełamać pewnych takich granic. Myślę, że ta praca jest kluczowa, jeśli chodzi właśnie o tą zgłaszalność na badania, w ogóle zgłaszalność do specjalistów, praca właśnie z kobietami w tym zakresie, w takim dbaniu o siebie właśnie w ten świadomy sposób i w tym dbaniu o siebie, żeby móc zadbać o innych, musimy zadbać najpierw o siebie, bo kobiety często dbają o męża, o dzieci, tak jak mówię, o zwierzęta, o wszystkich w domu, o przeglądy techniczne, ale siebie gdzieś tam dają na samym końcu, no tak jesteśmy trochę stworzone, nie wiem, takie mamy myślenie czasami, a jednak warto te priorytety troszeczkę zmienić i żeby móc te wszystkie rzeczy wykonywać jak najdłużej w zdrowiu i też dla innych trzeba zadbać o siebie i pamiętać o tym przede wszystkim. Trochę mi się przyjęła taka analogia do samolotu, jak spada maska. Tak, tlenem, to najpierw powinniśmy pomóc, a dopiero potem współpasażerom. Dziękuję bardzo. I teraz pani Małgorzata Krętowska, też jakieś 2 słowa podsumowania. Ja się dokładnie zgadzam z panią Alicją i tutaj ważne jest to, żebyśmy oczywiście polegały na lekarzach, ale również tak najlepiej znamy swoje ciało, tak? I tak naprawdę wiemy, jeżeli coś tam zaczyna źle działać, coś tam szwankować, to my zdajemy sobie z tego sprawę. I teraz pytanie jest takie, co z tym robimy? Tak, bo ja znam takie przypadki osób, kobiet, które miały USG piersi, na którym wykryty został USG piersi,
tak się tego faktu przestraszyły, że potem przez 8 lat nie chodziły do, na wizytę i w tej chwili pierwsza jest taka, że się do niej nie można dotknąć, bo jest po prostu boląca i jest tak cała twarda. Także to jest jeszcze, a właśnie tutaj jak gdyby jest takie coś, że bo to jest ta profilaktyka, że my chcemy się uchronić przed nowotworem, a nie żeby jak gdyby tak już się dostać tak w te tryby powiedzmy leczenia onkologicznego. To jest pierwsze. Dwa, wydaje mi się, że też jeżeli chodzi szczególnie o nowotwory ginekologiczne, takim problemem troszeczkę jest wiek, bo nam się ciągle wydaje, że kobiety, które, znaczy nam kobietom, tak, że jeżeli tak mamy, nie wiem, mało lat, około 20, tak, albo mamy dużo lat, czyli nie wiem, powyżej 70, to ten problem nas nie dotyczy. I my na przykład, jak czasami rozdawałyśmy różnego typu ulotki, rozmawiałyśmy z kobietami tak po prostu na ulicach, tak, to właśnie młode panie i starsze panie mówiły, a to już to nie dla mnie, jeszcze jestem za młoda, albo jestem, że mówiąc, za stara, tak? A się okazuje, że to nie jest prawda. Czyli gdyby my wszyscy, niezależnie ile mamy lat, tak, kobiety, musimy po prostu myśleć o sobie i nie zakładać, że my będziemy zdrowe, tak? Bo dopiero jakiś tam, powiedzmy, wiek powoduje, że my będziemy bardziej narażone na chorobę, a nie teraz. Także tutaj też takie myślenie o tym właśnie wieku jest dosyć, moim zdaniem, takie trudne i trzeba też przełamać tak ten, te myślenie pod kątem tego, że w każdym wieku kobieta może zachorować na nowotwór ginekologiczny. Może mieć nawet 18 lat, czy jeszcze mniej, tak, ale też powyżej 70 też jest mnóstwo pań, które na te nowotwory chorują. Bardzo dziękuję. I ostatnie zdanie, pan doktor Jerzy Gryblewicz. Co zrobić, żeby nie ginęły nam miasta kobiet, pracowniczek, bizneswoman, matek, sióstr? Dużo państwo mówiliście o odpowiedzialności pacjentek. Ja bardzo to popieram. Natomiast wydaje mi się, że kluczowym elementem, i tutaj skłonię się do wypowiedzi doktora Prusaczyka, jest pewna kwestia związana z finansowaniem. Póki co profilaktyka jest bardzo nisko finansowana, jeśli chodzi o świadczenia udzielanych przez lekarzy, pielęgniarki. Gdyby NFZ poszedł priorytetowo w tym kierunku, tak jak do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gdzie na dzień dzisiejszy te świadczenia są zdecydowanie lepiej finansowane niż dwa lata temu, to wtedy to zainteresowanie po stronie lekarzy informowania możliwości profilaktyki byłoby zdecydowanie większe. Bo przez bodźce finansowe jesteśmy w stanie spowodować to, że lekarze będą zachęcać bardziej pacjentki do profilaktyki. No jeśli za tą działalnością profilaktyczną będą kryły się określone wynagrodzenia, czyli podniesienie wycen świadczeń profilaktycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i to skokowo spowoduje to, że ta aktywność lekarzy, tłumaczenie pacjentkom będzie zdecydowanie lepsze i efektywniejsze. To jest najważniejsze. Ja pracowałem w Narodowym Funduszu Zdrowia i zawsze mnie dziwiło, że że profilaktyka jest tak nisko wyceniona w stosunku do innych świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli chcemy osiągnąć sukces w profilaktyce, to musimy za nią dobrze zapłacić. Bardzo dziękuję. No i ten moment teraz przyszedł. Moment na koniec. Bardzo dziękuję za udział wszystkim gościom, którzy byli z nami online, wszystkim gościom, którzy byli u nas stacjonarnie. Chciałam też podziękować na koniec naszym partnerom firmie Braster, firmie MSD oraz partnerom honorowym Stowarzyszeniu Eurydyki, Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej, Fundacji Onkologicznej Różowa Konwalia, Stowarzyszeniu Niebieski Motyl. Bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za bardzo ciekawe spostrzeżenia, wnioski. Może coś będziemy mogli zmienić w przyszłości niedalekiej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.